Wędrowałem przez Bałtyk i spotkał mnie taki gościu, pijaczyna, stoi pod sklepem i tak patrzy na mnie. Przepraszam, muszę znowu przekląć. Cytat, to jest cytat. To jest cytat, cytat. Patrzy tak na mnie. I co? Też cię wy***ali z domu? Ja mam straszny kłopot z tymi pieniędzmi. Bo kiedy przychodzi ktoś do ciebie po pomoc, tak po ludzku, nie? I ty musisz na koniec powiedzieć, no dobra, panie Zbyszku, pani Kasiu, fajna ta pani historia. Współczuję pani, że ten mąż panią bije, nie? To ja poproszę 700 zł. Jesteśmy fajni, tak jak z mrówkami, nie? Znasz tą historię o mrówkach czarnych i czerwonych. Są dwa gatunki mrówek, które jak włożysz do słoika i ich zamkniesz, to sobie nic nie robią. Natomiast w momencie, kiedy je poruszysz, to one zaczynają się nawzajem zabijać. I myślę, że tutaj clue tego, tej naszej właśnie polskości jest to, że czasami dajemy się potrząsnąć tym słoikiem i tylko nie jesteśmy w stanie uświadomić sobie, kto trząśnie tym słoikiem i po co to robi. Z Nowickim po drodze. Zaprasza Łukasz Nowicki. Dziś w Kamperze w podcaście z Nowickim po drodze pierwszy raz w historii mam dwóch gości. Pierwszy to standardowo człowiek. Drugi to również ssak, ale nie człowiek, tylko kot. Koty kocha Anthony Hopkins, kochali Freddie Mercury, Winston Churchill, Pablo Picasso, Ernest Hemingway. Kocha i on, nasz gość, który przyjął zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, Jacek Balcerak, o którym mówią skromny człowiek o dobrym sercu. Witaj, Jacku. Witam Państwa serdecznie. O czym to dzisiaj nie będzie? O życiu, właściwych wyborach, pomaganiu, odwadze, sporcie, podróżach, chodzeniu, bałkanach, kajakach. O tym, co w życiu najważniejsze, jak mądrze żyć w gonitwie XXI wieku. Jacku, no masz spore doświadczenie w wywiadach. W ogóle, od razu wam powiem, że ten wywiad będzie inny. Ja obserwuję Parysa. W tej chwili kot zainteresował się tym, co na zewnątrz, ale w każdej chwili może pojawić się w okolicach mikrofonów, mogą pojawić się skrobnięcia, pufy, dekoncentracja gościa, więc bądźcie wyrozumiali. Dobra, zostawmy Parysa. Podobno najważniejsze w wywiadzie jest pierwsze pytanie. Jakie byś sobie zadał? Ładnie zacząłeś. Może nie, wiesz, najpierw chciałem cię podziękować za ten wstęp, dlatego że mówiąc to, ja sobie uświadomiłem, że faktycznie jest tych parę rzeczy, które gdzieś mi się w ostatnim czasie przytrafiło i to są, kurczę, bardzo fajne rzeczy. I teraz mówiąc krótkie zdania, krótkie słowa o tym wszystkim, ja już tworzyło mi się gdzieś w głowie cała historia tego, co się gdzieś tam zadziało, to, co się dzieje z moim Parysem, z moim życiem, także wielkie dzięki za to. A najważniejsze pytanie... Dziękuję, że przyjechałeś, że znaleźliśmy czas, jesteśmy w powsi, w przepięknym miejscu. I wiesz, i spotkania z takimi osobami jak ty, mam nadzieję, takie będzie nasze spotkanie, są przede wszystkim, mają być inspiracją dla nas i mają nas czegoś nauczyć, bo twoje życie, o czym zaraz się dowiemy, jest najlepszym dowodem na to, że nasze parę lat, które mamy na ziemskim padole, możemy przeżyć mądrze, wartościowo i sensownie. I fajnie jest tak robić, a nie ulegać presji, pogoni za sukcesem, karierą. Presji, której uległa większość z nas, bo tak konstruują świat decydenci. Lepiej dla nich, kiedy jesteśmy pracowitymi mróweczkami, a nie musimy, możemy uciec z tego systemu. To pytanie. Miałeś parę wywiadów. Jakie chciałbyś usłyszeć? Chciałbym usłyszeć może właśnie to, jak zacząłeś, w jaki sposób spełniać swoje marzenia, w jaki sposób dojść do tego, że człowiek zrozumie to tak naprawdę, co jest w życiu ważne. To, czym powinniśmy się gdzieś tam kierować po to, żeby na koniec tego swojego życia mógł sobie spojrzeć w twarz, w lustro i powiedzieć, okej, stary, fajnie się żyło. I to jest bardzo trudna sztuka, bo do tego się dochodzi bardzo długo i też fajnie, że tu jesteśmy w Powsinie, ale jeszcze bardziej, że jesteśmy blisko Wisły, bo dla mnie Wisła to jest taki magiczny świat, bo na tej Wiśle sporo się zaczęło. Ja to właśnie zrozumiałem bardzo wiele rzeczy i tak naprawdę zrozumiałem, bo to był okres, kiedy najdłuższy chyba w moim życiu takiej samotności, kiedy byłem 24 dni w kajaku i to był czas, żeby na chwilę przestanąć. I tam dotarło do mnie takich wiele, wiele niby banalnych, prostych takich rzeczy, ale jeżeli zrozumiesz te rzeczy, te proste, banalne, o których pewnie zaraz sobie gdzieś tam powiemy, to będzie ci łatwiej w życiu. I ja wtedy od tego momentu zacząłem płynąć i tym kajakiem, i dosłownie w swoim życiu. I to mi zaczęło sprawiać cholerną frajdę i bardzo się dobrze z tym czuję. Dobra metafora, jeszcze dzisiaj się te metafory pojawią. Płynąć przez życie. Troszkę wyprzedzasz moje pytanie, ale, tak, może tak, no. Ale może tak i być. To jest kajak, to jest ponad 900 kilometrów, to jest kajak z wypożyczalni. Tak. Rozumiem, że nie najlżejszy, nie najnowocześniejszy i ty wyruszasz na taką wyprawę, ale zanim na nią wyruszysz, przybliżmy, kim jesteś, bo żyjesz w Tłuszczu, tak? Tak, tak. Mieszkasz dalej w Tłuszczu. Coraz rzadziej już mieszkam w Tłuszczu. Ale to jest twoja baza. Tak, to jest moja baza, mój dom rodzinny tam. Byłeś prawnikiem, 40. Czy jesteś? Z wykształcenia jestem prawnikiem, natomiast swoją działalność zawodową ograniczyłem już od pewnego czasu. Pomagam tylko gdzieś tam znajomym, natomiast nie jest to moje główne źródło utrzymania. Gdybyśmy się chcieli do ciebie zgłosić i poprosić o pomoc, to w jakim charakterze? Rozwody? Spadki?
No trafiłeś, tak. To są sprawy. Środowisko, w którym, z którego się wywodzę, no to najczęściej są gdzieś tego typu sprawy związane z kodeksem rodzinnym, czyli kwestia rozwodów, kwestia alimentów, kwestia gdzieś tam najtrudniejsze rzeczy. Tak, najtrudniejsze. Dlatego też ja sobie odpuściłem, właśnie między innymi też dlatego to, bo bycie prawnikiem jest trudne. Trudne w tym momencie, kiedy jesteś tą osobą pomocą naprawdę, kiedy nie traktujesz tego jako zawód, czyli zarabianie pieniędzy, a traktujesz tylko chęć pomocy innym. Ja przestałem być prawnikiem, bo mnie to za bardzo pochłaniało, dlatego że ja nie potrafiłem się zdystansować od tego życia zawodowego. Kiedy kończyłem pracę o 17, zamykałem biuro i wychodziłem do domu, robiłem sobie kawę, włączałem sobie, wtedy jeszcze mając telewizor, czy włączałem sobie radio i się odłączałem do tego wszystkiego. Ja nie mogłem, bo gdzieś tam to w głowie te całe rzeczy gdzieś tam były. Ale co, na przykład, jeżeli miałeś do czynienia z niesprawiedliwością, na przykład przy rozwodzie, to co, szedłeś natrzaskać byłemu mężowi, czy... Nie, kwestia rozwodu to nie, bo to jest kwestia dwojga dorosłych ludzi, jeżeli tam nie dochodzi jakaś przemoc. Bywają dorośli, bywają bardzo dziecinni. Tak, to prawda. Zwłaszcza jeżeli chodzi potem w końcowym o alimenty. Tak, ja to zrozumiałem właśnie, znaczy najbardziej chodziło o takie sprawy związane chociażby z dziećmi, tak? Bo w momencie rozwodu najwięcej tracą dzieci. I teraz, jeżeli ja słyszę, tak jak mówisz, dwojga w cudzysłowie dorosłych ludzi, którzy zaczynają uświadamiać sobie, że opieka nad dziećmi, dla nich wtedy jest ważne, że oni walczą o te dzieci, kiedy zaczyna się kwestia alimentów. I to jest taki punkt przełomowy, że najczęściej ojcowie zaczynają wtedy odczuwać tą potrzebę ojcowską, kiedy dostają papier na kwotę 2000 czy 3000 alimentów. I oni czują się bardzo wtedy rodzicami. Mnie to cholernie irytowało i ja nie potrafiłem sobie z tym poradzić, bo teraz taki cwaniak do mnie przychodzi, mówi, weź pan coś napisz, żeby te moje dochody były jakoś tam obniżone, żebym mógł mniej płacić alimentów. I teraz stajesz przed takim konfliktem wewnętrznym, bo masz kogoś, kto ci zleca pewne jakieś zadanie, ale z drugiej strony wiesz, że twoje działanie będzie miało jakoś negatywny wpływ na drugą osobę. Poczekaj, bardzo dobrze. Czyli to jest, ty mówisz o sytuacji, w której zostałeś wynajęty przez mężczyznę w tym kontekście, tak? Tak, tak. I on prosi cię o coś takiego. Konflikt wewnętrzny, widzieliśmy to wielokrotnie w filmach, serialach, nawet jak nie będąc prawnikami, wiemy, że to zawód, który no, bywa wątpliwy moralnie. Tak. Co w takiej sytuacji robiłeś? Mówiłeś, dziękuję panu bardzo, ale ja panu płacę duże pieniądze. Mimo wszystko dziękuję, czy jednak z bólem serca procedowałeś taką sprawę dalej, mimo że wiedziałeś, że jest niesprawiedliwe? To też tak, no nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo starałem się gdzieś tam jakoś wypośrodkować to wszystko, dlatego że tak, no jestem w pewien sposób zmuszony do tego, jeżeli ktoś do mnie przychodzi o pomoc, no to w tym momencie, no jestem zmuszony mu pomóc. Natomiast, no jeżeli widzę, że on naprawdę przegina, no to delikatnie odmawiam, że niech to będzie niestety kłamstwo, ale brak czasu, cokolwiek, coś, co zniechęci tego potencjalnego klienta do tego, żeby mnie wykorzystywał w ten sposób. No i to są, widzisz, takie właśnie historie, które... A dlatego zrezygnowałeś? Miałeś naprawdę szczerze tego dość? Tak, dlatego widzisz, bo też byśmy się cofnęli trochę, dlaczego chciałem zostać tym prawnikiem. Bo... To Parys teraz przez mikrofon myślę, że szumu nie było. Tak, Parys lubi poznawać nowe otoczenie i on lubi być przy mnie, także chętnie tutaj będzie mi pomagał, żeby państwu opowiedzieć kilka być może ciekawych dla państwa rzeczy. Ale to może wróćmy A to jest bardzo ciekawe to, o czym mówisz, bo to jest właśnie ten moment zwrotny, nie? No wykonujesz zawód, który przynosi dochód, w którym jeżeli odetniesz się od emocji, etyki i moralności, możesz bardzo fajnie, sympatycznie, miło żyć. Tak. I zaczyna się to doskwierać i rozumiem, że decydujesz się, żeby to rzucić, że masz tego dość, tak? Bo tak było. Tak. Sam ładnie powiedziałeś, zacytuję ciebie, banalne mieć zamieniasz na wartościowe być. Co się stało? Czy to była konkretna sprawa, konkretny proces, czy coś więcej się zdarzyło w twoim życiu, kiedy nastąpiło to przewartościowanie? Nie, to był proces, to nie była jakaś taka jedna sprawa, która gdzieś tam, to były takie kropelki, które gdzieś tam drążyły skałę, ale tu jeszcze chcę powiedzieć właśnie o tym, co może być też istotne, dlaczego... Nie przeszkadza ci, że ja czasami uciekam wzrokiem. Nie, zostajesz wtedy sam z opowieścią. Ja czuję, że być może słuchają mnie dziesiątki osób, więc ja sobie z nimi pobędę, a ja po prostu zrobię zdjęcia Parysowi. Tak. Dobra. Nie, bo chciałem państwu powiedzieć, jak to się zaczęło. Było kiedyś takie, nadal jest takie Stowarzyszenie Castor, inicjatywa dla rozwoju, która zorganizowała coś, co mi bardzo zaimponowało. Organizowali taką sieć bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców powiatu wołomińskiego. Ja zawsze chciałem tam pracować. Jeszcze wtedy
nie miałem wykształcenia prawniczego, dlatego że ja zawsze pełniłem u siebie na wsi taką rolę takiego, nie wiesz co zrobić, idź do Jacka, on ci pomoże, on coś tam napisze i już tam od czasów podstawówki gdzieś tam jakoś jakieś takie rzeczy robiłem. O, pewnie znowu był szum. I właśnie chciałem do nich się dostać. No i tak zacząłem u nich pracę i dla mnie wtedy ta praca prawnicza miała sens, dlatego że my wyciągaliśmy takich ludzi z takiego kotła życiowego, takim prostowaliśmy to życie, że naprawdę byłem zafascynowany tym, co się dzieje. I wtedy zrozumiałem, że to jest sens, że ta praca ma fajną istotę. Natomiast w momencie, kiedy przestaliśmy funkcjonować jako stowarzyszenie, no musiałem przejść na własną działalność. Otworzyłem... Skoczy? Nie, w oczy nie skoczy. Bo widzę, że poluje tam na... Nie, bo tam na górze, państwo to nie widzicie, na górze jest takie łóżko, w którym Parysek, jeżeli my jeździmy kamperem, to on sobie zawsze tam śpi i pewnie szuka sobie teraz miejsca. Ale kontynuuj, bo ci znowu przerywałem, przepraszam. Tak, spoko, możemy posiedzieć z kotem. Ja się zdziwię, że kot jest tutaj głównym bohaterem, a jest to tylko tłem. Nie, tak nie może być dzisiaj. No i wtedy skończyła się działalność tego stowarzyszenia, no i ja zacząłem, no musiałem z czegoś żyć. Mhm. No i zacząłem udzielać tych porad za pieniądze. Okej. Znowu straszny problem jest dlatego, że trzeba brać pieniądze. Ja mam straszny kłopot z tymi pieniędzmi. Bo kiedy przychodzi ktoś do ciebie po pomoc, tak po ludzku, nie? I ty musisz na koniec powiedzieć, no dobra, panie Zbyszku, pani Kasiu, fajna ta pani historia, nie? Współczuję pani, że ten mąż panią bije, nie? To ja poproszę 700 zł, nie? I dla mnie tu jest takie... No, nie mogłem sobie z tym poradzić, wiesz, żeby brać od nich kasę za coś, co mi przychodzi po prostu tak, bo dla mnie, wiesz, napisanie jakiegoś tam pisma to jest godzina, półtorej roboty. To też jest ważne, że ja, żeby wiedzieć, że jak napisać to pismo, no musiałem poświęcić trochę na tą naukę. Natomiast branie tej kasy, to straszne to było. Ja uciekałem wzrokiem, wiesz, ja nie mogłem komuś spojrzeć w oczy i daj mi teraz jakieś tam pieniądze, nie, za to. No i to też był taki kolejny punkt zwrotny, że przestało mi to sprawiać frajdę, bo to prawo mnie rajcowało w tym, kiedy naprawdę coś robiliśmy. Kiedy ale brałeś tę kasę, no musiałeś tam. No to mówisz, że chowałem oczy i szeptem mówiłem z taką pewną dozą nieśmiałości ileś tam set złotych. Tak, ale wiesz co, ciekawe co mówisz, bo też bardzo ładnie potrafiłeś to nazwać i jesteś świadomą osobą. Ja czasami też za rzeczy, które robię, biorę no niewspółmiernie, wydaje mi się, dużo, ale potem uświadamiam sobie, stary, 20-30 lat pracowałeś na to, żeby na tej scenie stanąć. Ten klient chciał, żeby poprowadził tę imprezę, bo robiłeś przez lata to i to i to, być może należą ci się te pieniądze. Może tak, nie, ja wiem, czy mi się należą. Bo ja w myśle, Boże, ludzie pracują miesiąc na przykład, żeby zarobić to, co ja w jeden wieczór, ale to jest jednak jakiś tam mój wkład kilkudziesięciu lat pracy, budowania wizerunku, budowania warsztatu, dokładnie tak jak w twoim wypadku, więc być może te pieniądze po prostu zwyczajnie ci się należały. Nawet jeżeli to były... Dobry cytat, nam się to po prostu należało, tak? No nie, no w tym sensie, że zapracowałeś na nim, mimo że ta sytuacja była trudna. No ale ja się czułem, no być może tak, to masz rację, pewnie, no nie przesadzajmy, bo z czegoś człowiek musi żyć, tak? No tylko, że jeżeli z drugiej strony ja mam zarabiać, muszę zarabiać jakieś tam pieniądze, no ale mogę różnie te pieniądze zarabiać. No, mogę zarabiać w coś, co mi sprawia frajdę. No dobrze, no to okej, no nie każdy potrafi dojść do takiego wniosku, to by się udało. Jak rozmawialiśmy na początku, przygotowując się do naszego spotkania, zastanawiając się, o czym będziemy rozmawiać, napisałeś do mnie takie zdanie, być może ta rozmowa ze mną będzie inspiracją dla ludzi na życiowym zakręcie. To jest cytat z ciebie, twoje zdanie. Tak. Jaki to był zakręt u ciebie? Tym zakrętem jest ten problem moralny przy braniu pieniędzy, czy to było coś więcej? Życiowy zakręt. Zapamiętałem to sformułowanie. Widzisz, to są takie trudne pytania teraz i... Nie, no tak, to był taki mój mały zakręt też, bo wtedy cały czas ta rozmowa też będzie kroczyła, może będziemy się też powtarzali, ale ja ciągle o tym kajaku wspomnę, że to był też jeden z tych elementów, ten kajak. Drugie to, że ja też coś postanowiłem w swoim życiu zmienić i przestałem nadmiernie korzystać z pewnych używek, które w pewien sposób przeszkadzały mi w normalnym funkcjonowaniu w życiu. Wiem, że to jest zawoluowane. Nie, to ja może uproszczę, bo znowu cytat z ciebie, bo wszystkie informacje, które mam, to są zdania, które wypowiedziałeś. Ja nie dzwoniłem do twoich znajomych, ja nie mam informacji z drugiej ręki, mam tylko to, co się pojawiło z twoich ust. Moi znajomi nie donoszą, to by się dowiedział. No więc właśnie. Powiedziałeś tak, to są twoje zdania. W 2020 roku przestałem chlać wódę. No. I teraz pytanie do ciebie, to są twoje słowa. Pić czy chlać? Używałeś metafory, mówiąc chlać, czy rzeczywiście, bo ja na przykład lubię alkohol, tak? Ale mam wrażenie, że jednak piję. Choć oczywiście definicja picia i chlania, no to jest może być bardzo indywidualna. Czy generalnie był taki moment, że miałeś poczucie, że tego jest za dużo? Tak, to był też jeden z momentów moich przełomowych. Ja wtedy zacząłem troszeczkę inaczej funkcjonować. Ja wtedy założyłem, że mam trochę więcej czasu na coś innego i to, co mi zabierało wcześniej możliwość normalnego funkcjonowania, teraz przełożyłem na tą energię, którą wtedy traciłem na życie takie, jakie było.
Na kaca na przykład. Tak. Znam to. Wiem, czym jest kac, mój drogi. Czym jest irytacja o poranku, kiedy cię boli łeb? Czym jest źle przespana noc? Czym jest niewejście w głęboką fazę snu? To są rzeczy, które no nie są obce w większości tego społeczeństwa. Wielu osobom w tym społeczeństwie. Tak, tak. I ja wtedy wiesz, tą energię, którą musiałem gdzieś wywalić z siebie, przywaliłem na kogoś innego, nie? Przywaliłem na pewne zachowania, które mi sprawiały kolosalną frajdę, które gdzieś tam były wartościowe dla kogoś innego i zauważyłem, że to życie naprawdę... Ale siłę na to, bo to nie jest łatwe. Nie chciałbym przejść tak obojętnie obok tego. Wiesz co, masz... myślałem, że to poleci tak troszeczkę. No to tylko to ostatni raz ten wątek, nie? No bo słuchaj, no mam wielu przyjaciół, którzy zmagają się z różnego rodzaju uzależnieniami, na przykład, nie? To może być od hazardu, to może być od oglądania seriali, to może być od seksu, to może być od alkoholu, używek, nikotyny, czyli największy uzależniacz na świecie. I wiesz, i słyszę latami, miesiącami, tak już od przyszłego tygodnia zmieniam swoje życie, 1 stycznia zaczynam ćwiczyć. No znasz te wszystkie. I fantastyczne w tym, co zrobiłeś, jest to, że ty to zrobiłeś. Co to jest? Piękny wschód słońca, patrzysz przez okno, nie, idę pobiegać, zrobić 10 kilometrów, koniec, nie kupuję piwa. Czy to jest miłość? Czy to jest... Chodzi mi o ten moment, bo być może ktoś nas słucha, kto ma ten problem, tak? Taki czy inny, to czy inne uzależnienie i nie może z tego koła się wydobyć, nie? Nie może znaleźć wyjścia. Może właśnie tutaj byśmy jakoś pomogli, może byśmy znaleźli jakiś klucz. Pamiętasz taki moment? Znaczy to też jest, wiesz, to nie jest taki jeden moment, pamiętam ten proces, ale najistotniejsze jest to, kiedy uświadamiasz sobie, że nie masz kontroli nad swoim życiem, nie? Że jest coś, co jest od ciebie na tyle silniejsze, że ty stajesz się narzędziem w rękach tego czegoś i mnie to zaczęło wkurzyć. To można kląć, to jest podcast. Nie, to tylko raz. Dla podkreślenia słów. I w tym momencie stwierdziłem, że ej, stary, to chyba to nie jest tak. Pytałeś może co jest bardzo też trudne. Trudne jest w tym momencie, kiedy uświadamiasz sobie, że chcesz to zrobić, ale boisz się tego, co będzie później. Boisz się tego, jak się będziesz zachowywał, kiedy nie będziesz już miał tej odwagi, powiedzmy, tego czegoś, co ci dawał alkohol, jakieś tam używki. Czujesz się wspaniale, nie? I nagle ktoś ci coś zabiera. One też tępiły pewne emocje, nie? Ułatwiały zasnąć, nie myśleć, nie pamiętać. Nie, no to idealne, kiedy jesteś wkurzony, nagle tego nie ma, tak, nie? I masz to z głowy. I dobrze o tym mówisz, że i w tym momencie boisz się tego, że możesz zostać nagle z tym sam i możesz sobie z tym nie poradzić. I ja się tego bardzo bałem, ale jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, czy warto to zrobić, to tak, dlatego, że okazuje się, że pierwsze dni są słabe. Słabe to może słabe słowo na to, żeby określić, jakie są pierwsze dni. Natomiast z każdym kolejnym krokiem, kiedy uświadamiasz sobie to, jak jesteś silny i jaki jesteś wielki, to ci daje taką motywację do dalszego działania. I ten świat nagle zaczynasz go widzieć, zaczynasz go czuć, zaczynasz czuć zapachy, zaczynasz widzieć więcej. O, Parys mi mikrofon zabrał. Okazuje się, że to, co było troszeczkę otumione, ty widzisz więcej. Ty jesteś w stanie zobaczyć wschód słońca, bo masz siłę wstać na ten wschód słońca. Masz jeszcze czas, żeby pójść zobaczyć zachód słońca i spokojnie rano wstać. I wcale to życie po zostawieniu tego nie jest takie trudne. To tylko wystarczy zrobić ten jeden mały... Myślę, że jest dużo piękniejsze. Tak, tylko ciągle towarzyszy nam ta obawa. Ja mam takiego kolegę, z którym walczę cały czas. Mam nadzieję, że mnie słyszysz, gościu. Ja ci ciągle to powtarzam, że to życie po jest o wiele fajniejsze. I stary, zrób ten krok. No to ja nie znam gościa, ale też przyłączam się do twojego apelu. Zostawiamy ten temat, trudny dla ciebie, ale pięknie ci dziękuję za to, że to powiedziałeś, bo być może komuś to się wytnie. Pomogliśmy w życiu. Nie, drodzy Państwo. W życiu tego nie wytniemy. W życiu. Nie, bo to wiesz co, to jest taka chyba moja najważniejsza rzecz, którą w życiu zrobiłem do tej pory. Oczywiście tam rodzina i tak dalej, nie, to są nieporównywalne rzeczy, nie? Ale z takich zachowań co do oceny swojej własnej, no to z tego jestem taki naprawdę dumny, bo to niełatwa droga była, to była trudna droga, wyboista, wiele razy w łeb dostałem, wiele razy, znaczy tak w cudzysłowie oczywiście, toczyłem taką walkę wewnętrzną ciągle i co rano musisz wstać i ciągle walczyć, nie? Bo to też nie jest tak, że ty już jest taki cwaniak i już masz do końca życia, jasne, nie? Ciągle masz tam z tyłu głowy świadomość tego, że to wszystko może gdzieś tam wrócić i dalej sobie zawładnąć tobą. Więc to trzeba mieć z tyłu głowy, ale też trzeba pamiętać o tym, że to, co zyskujesz po tym, jest o tyle warte,
i jeżeli za chwilę możesz to stracić, to nie idźmy tą drogą. Nie warto do tego wracać. Nie, ale bądź teraz twardy i to powiedz sobie, wiesz, mi teraz cwaniakować to jest po prostu fajnie. Ale też znowu powiedziałeś kolejną ważną rzecz, że ta walka nie kończy się w dniu, kiedy się podejmuje decyzja, ona trwa każdego dnia. Zaczyna się. I trwa każdego dnia i trzeba być cały czas czujnym, bo te pokusy czają się za każdym rogiem i to zawsze może w momencie jakiegoś kryzysu, jakiegoś depresyjnego momentu w życiu, zawsze może wrócić. Tak, bo wtedy najłatwiej, nie? No. Wtedy najłatwiej. Słuchaj, znowu zacytuję ciebie, a właściwie Konfucjusza. Każdy z nas ma, każdy z nas ma jedno życie, ale to drugie zaczyna się wtedy, kiedy sobie to uświadomimy. Niezwykle spodobało mi się to zdanie. To wcześniej ja je znałem, ale ono mi umknęło, przypomniałeś mi i ty właśnie dokładnie zacząłeś drugie życie. Uświadomiłeś sobie, że masz to jedno, ruszasz. Specjalnie teraz nie będę się bawił w chronologię. Ponad 900 kilometrów Wisłą kajakiem, o czym mówiliśmy. Z wypożyczalni, z Przemyśla do Świnoujścia na nóżkach. 37 dni, 30 kilometrów dziennie. Wzdłuż Bałtyku, chyba dwa razy. Jesienią i latem. Lato i późną jesienią. Tak, ze wschodu na zachód Polski. Co dziwne, szlakiem klubów żużlowych. Tak. I zaraz przejdziemy do dlaczego jesteś w drodze i co przy okazji ważnego robisz, ale muszę o to zapytać, bo potem zapomnę i to mi się nie sklei. Żużlowych? No tak. Znasz to pytanie, ale przepraszam cię bardzo, no rozumiem piłkarskich, siatkarskich, koszykarskich, a może nie rozumiem. Dlaczego żużle? Dlatego, że jest mało klubów w spryciarzu? Też, to taki hit marketingowy trochę, dlatego... bo ja potrzebowałem kasy uzbierać wtedy, pewnie też do tego dojdziemy zaraz. Za sekundeczkę, Potrzebowałem uzbierać kasy, no i tak jak wymieniłeś te wszystkie drużyny piłkarne, te dyscypliny sportowe, które pierwsze skojarzenie, jeżeli chcemy wyrwać kasę, powiem dlaczego później... Dotrzeć do szerokiego grona to odbiorców. To piłka, siatka i tak dalej, ale żużel bardzo popularny. W pewnych regionach. Tak, to jest bardzo popularna dyscyplina. I blisko z Gorzowa do Zielonej Góry, Falubazik, Stilon, potem lecisz sobie do Bydgoszczy, tam Polonia, potem szybciutko Apatorek. Tak. W Toruniu też sprytnie, niewielkie odległości. Tak. No niewielkie tam, blisko 1000 by nam przybyło. W sumie. Tak, Wanda Kraków była? Nie. A jest taki klub żużlowy? No jest, bo Brutusz jest klub piłkarski, mało osób tym wie, ale też Słowacja. Ja wiem, znam. Gdzie gracie? W której lidze teraz? No, nisko. Nisko, bo Brutusz. Ale ambitnie, tak. No i czyli co? I czyli żużel dlatego, że po prostu potrzebowałeś nośnej dyscypliny sportu, skontaktowałeś się z prezesami? Tak, a nie aż tak bardzo medialnej. Tak, skontaktowałem się z prezesami, pomógł mi to jeden z dziennikarzy Wirtualnej Polski. On mi też pomógł z nawiązaniem kontaktu z prezesami. Obdzwoniłem wszystkie kluby, nie... I zapytałem, czy zechcieliby nas ugościć wraz z Parysem. Jest taka akcja. A byłeś na meczu żużlowym? Tak, Parys był oczywiście. Na jakim? Pamiętasz? Na większości meczów byliśmy. Falubas? A twój klub? No Falubas pięknie był. Fajna nazwa, nie? Tak, nie, ale ja nie jak chcesz zapytać, który był jeden klub, to ci nie powiem, bo przecież nie wolno. Mogę tego powiedzieć. Wszystkie lubię, w których byłem. Ojciec mojej przyjaciółki był kiedyś prezesem klubu Żanety Rof Rybnik. Czy byłeś w Rybniku też? Nie doszedłem, nie spięło mi się tam. Nie spięło cię, no to jednak daleko, daleko na południe. Dobra, spróbujemy omówić każdy z tych elementów za chwilę, ale wracamy do bycia w drodze i do tego, co jest najważniejsze. Bo robisz to dla siebie. Ten wątek już częściowo przepracowaliśmy, przegadaliśmy, ale robisz to też w szczytnym celu, w szczytnych celach. Tak można powiedzieć, bo to jest kilka osób, którym pomagasz. Zacznijmy od Kingi, bo to taka historia, której najwięcej czytałem, najgłębiej w nią wszedłem. Jak się spotkaliście z Kingą? W ogóle Parys, kot, jest od Kingi, tak? Tak. Jest jej kot ze stodoły. Tak, jej kot ze stodoły. No i co, jest Jacek w Tłuszczu. Kinga skąd pochodzi? Kinga pochodzi z Szatka, w okolice Szatka, Dziadkowice. To jest województwo łódzkie, okolice z Duńskiej Woli. Czyli parę kilometrów od ciebie. Tak, my byliśmy obcymi ludźmi zupełnie. Jak się kontaktujecie? Jak to się wydarzyło? Co się wydarzyło? To może takie, żeby troszeczkę państwa naprowadzić w ogóle. Tak jak już wspomnieliśmy, bo to wszystko się ładnie tak zazębia. Kwestia tego prawa i tego słuchania o tych ludziach. Ja potrzebowałem sobie gdzieś tam wyjść z tego wszystkiego samotnie, żeby sobie głowę przewietrzyć, posłać trochę wiatru i mieć to wszystko gdzieś tam daleko za sobą i uporządkować sobie w głowie pewne myśli. Przepraszam, wchodzisz w głęboki temat, ale najwyżej to wytnę. No. Ostatnio próbowałem córkę uczyć jeździć na nartach, w Jaworkach i mówię, pokazuję, ona mówi ciii. Ja mówię, córeczko, i tutaj musisz teraz nie tylko pługiem, skręcaj w lewo, potem w prawo. Ciii. Ja mówię, co ciii? Trenerowi też tak mówisz? Ciii. Dlaczego ciii? Słucham wiatru. No właśnie. Tak mi odpowiedziała córka. Jak to usłyszałem, to chciałem do tego nawiązać. Oczywiście mówisz to w innym kontekście. Chciałeś przewietrzyć głowę, posłuchać wiatru, wyruszyć, tak? Tak. I wtedy ruszyłem pierwszy raz, wyszedłem przejść się wybrzeżem Bałtyku.
Też mi zawsze ciekawiło. Bez celu jeszcze, tak. Znaczy bez szczytnego celu. Znaczy był cel taki, że chciałem zobaczyć, jak wygląda morze. Tak zawsze leżałem na tej plaży, tak mi się nudziło, ja tam za długo nie mogę wyleżeć. I tak się stawiałem, co tam za zakrętem jest. Ciekawe, jak to morze wygląda, czy to w ogóle cały czas piach jest, czy jakieś trzciny są, czy trzeba jakieś skały, w ogóle trzeba się przedzierać. No i tak pewnego razu postanowiłem zobaczyć, jak to morze wygląda. Pojechałem do Świnoujścia i ze Świnoujścia sobie zrobiłem taką rundkę na Hel. 340 km, 12 dni w upale z noclegiem w namiocie na plaży. I to był taki fajny czas, kiedy sobie zacząłem układać tą głowę. No i ja szukałem co chwilę takich wyjść. I wtedy pomyślałem sobie, że kurde stary, jak już tak bez sensu łazisz, to może pomyślałbyś, żeby komuś coś pomóc. Ale powiedzmy od razu, że to były namioty. Tak, ja zawsze spałeś na polach namiotowych, w lesie? Gdzie? Na polach, gdziekolwiek, nie. No, ale gdziekolwiek w Polsce nie wolno, rozumiem. Ja wiem, że nie wolno, no. Ale nie. Rozumiem, że gdzieś w lasach, no, nie na skwerze w centrum Mielna. Zdarzało mi się też w centrach, tak? Spać gdzieś, niekoniecznie rozkładając namiot, ale tak, no bywało to. A plecak ile? 70 kg? No nie, no więcej trochę, ten namiot, to wszystko dobrze. kuchenka. To tak do 10 się powinno nosić, wiem, to wiesz. Wiem, powinno się. Ja sobie z taki sam sterem żeglarzem i okrętem. Nie lubię spać gdzieś tam u kogoś, nie lubię gdzieś tam po schronisku, bo jestem uzależniony w pewnym sensie, bo tak muszę być o 17 tutaj, bo mi zamykają, muszę wstać o 8, bo coś tam. Okay. A jednak cenię sobie tą wolność, która to dla mnie jest trochę ważna i spacerowanie z namiotem daje tą swobodę tego, że możesz po prostu rozbić się, kiedy chcesz i wstać, kiedy chcesz. No i wtedy pomyślałem sobie, że jak już tak łażę bez sensu, to może warto byłoby komuś pomóc. No i tak się właśnie narodził ten projekt Wisła. To właśnie powtarzam ciągle, bo to taki punkt przełomowy. I pomyślałem sobie, że... Znaczy ja wiedziałem, że ja potrafię coś zrobić, tak? Że ja potrafię tę swoją energię przełożyć też na działalność, na rzecz kogoś. I wiedziałem, że jak się za to wezmę, to ja to zrobię. Nie? I to teraz są takie dwie najgorsze noce w moim życiu, kiedy ja wertowałem portal Się Pomaga. Się Pomaga to jest taki portal polegający na tym, że są organizowane zbiórki na rzecz leczenia, jakichś takich innych sytuacji. Myślę, że wszyscy znają to. Tak. I ja przez dwa dni czytałem historię tych dzieciaków. To jest po prostu masakra. Raz, że czytałem historię tych dzieciaków, to po pierwsze uświadomiłem sobie przez dwie noce o tym, ile jest tego słabego życia wśród ludzi. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to, że ja wtedy wiedziałem, że ja mogę komuś pomóc, nie? I teraz z tych setek dzieciaków musiałem wybrać jedną osobę, no właśnie, której mogę pomóc. To trudny moment. To był masakryczny moment. Ja po prostu dwie noce nieprzespane i najgorsze to, że ja się łapałem na tym, że zacząłem oceniać te historie tych żyć marketingowo, tak? Czyli ja jestem w stanie opowiedzieć na tyle tą historię, żeby ludzie zechcieli pomóc, tak? To było straszne, po prostu ja odrzucałem tą myśl, ale chcąc to zrobić, musiałem tak myśleć. I to była tragedia dla mnie. Ale całe szczęście Kinga mnie sama wybrała, dlatego że ja już miałem upatrzonego jednego dzieciaka, byliśmy już po rozmowach, no i tutaj jakaś taka opatrzność sprawiła, że na drugi dzień po moim rozmowie telefonicznej z matką tego chłopca okazało się, że oni dostali refundację leczenia z NFZ-u. Bardzo dobrze. I wtedy otworzyłem internet i pierwsza rzecz, którą zobaczyłem, to była Kinga. Kinga, ona miała wtedy 13 lat i takie flow między nami od razu zaiskrzyło, że ja wiedziałem, że to jest ta dziewczyna. Po pierwsze, ona jest cholernie uparta. Uparta na tyle, że ta dziewczyna pokiereszowana przez los, ona już miała kilkanaście operacji, ale jest na tyle silną osobą wewnętrznie, że ona z uśmiechem podchodziła do tego wszystkiego. Ja wiedziałem, że to jest to, że to jest ta dziewczyna i że ja jej pomogę. Przynajmniej spróbuję. Wtedy jeszcze wiedziałem, że spróbuję. Zadzwoniłem do ośrodka opieki społecznej, jeszcze chciałem się upewnić, czy ta rodzina po prostu w jakiś sposób jest warta pomocy, tak, nie? No trzeba się dowiedzieć też, komu pomagasz. I OPS wydawał mi się taką najbardziej wiarygodną sytuacją. I po zadzwonieniu do nich kierowniczka OPS-u stwierdziła, że jest okej, że super fajna rodzina. Ja zostawiłem swój namiar do nich, że chcę im pomóc. Oni odzwonili do mnie właśnie z takim pytaniem. Znaczy ja mówię, no słuchajcie, jest taka sprawa, że chcę dla was Wisłę przepłynąć, nie? Czy nie będzie wam przeszkadzało? No tam taki szok, jak to mówią, szok i niedowierzanie, tak? Oni też zaczęli mnie sprawdzać, nie? Czy ja tam gdzieś nie popłynę z tym workiem pieniędzy do Szwecji na przykład gdzieś. Ale powiedz, na co choruje Kinga? Kinga ma artrogrypozę, to jest taka wrodzona sztywność stawów, która w pierwszym okresie nie pozwalała jej zginać nóg. Ona miała cały czas nogi wyprostowane, jeździła na wózku. To się wiąże z cierpieniem, też z bólem? Tak, to bardzo boli, no to jest bolesna choroba. No właśnie, bolesna, nie? I to ta ciągła jej walka z tą bolesnością i ten uśmiech
No to było to, że kurczę, taki gówniarz, nie? To takie małe, ale tak emocjonalnie dojrzała i z taką pokorą podchodząca, ona i zarówno rodzice, z taką pokorą podchodząca do tego swojego cierpienia, to strasznie mi ładowało pozytywnie, nie? Mówię, kurwa człowieku, ty tam się przyjmujesz takimi pierdołami, zobacz, jak wygląda prawdziwe życie, nie? To chyba nie o to chodzi w tym wszystkim, żeby takimi drobnostkami się przejmować. No i wtedy pomyślałem o tej Wiśle, nie? Że kurczę, potrzeba nam groma kasy, bo tam było chyba 300 tysięcy złotych. Ale powiedz mi, bo ja jednej rzeczy nie rozumiałem, czytając o tej i innych historiach. Jest Jacek, wsiada do kajaka, płynie Wisłą, jest Kinga z ciężką chorobą, z bólem, dla której potrzeba zebrać 300 tysięcy złotych. Jak ty zbierasz? Znaczy zatrzymujesz się w portach i chodzisz, zbierasz? Na czym polega zbieranie pieniędzy, gdybyś wytłumaczył mechanizm, w jaki pomagasz, nie? Realizujesz jakieś przedsięwzięcie sportowe. Jak to się ma do pieniędzy? Tak to się ma, że moim celem było poinformowanie największej liczby możliwie osób o tym, że jest taki gościu, który po 6 godzinach płynięcia kajakiem pobił swój rekord życiowy w długości pobytu w kajaku. Ja tam w życiu nie pływałem tym kajakiem, czasami tam od jeziora kawałek. Podkreślmy też, że Wisła wcale nie jest łatwą rzeką. Ja akurat nie lubię Wisły. Ja już teraz... No ty kochasz, ja pływam kajakiem, jednak wolę rzeki mniejsze, meandrujące, gdzie łatwo rozbić namiot. Wisła jest zdradliwa i to nie jest wcale taki pryszcz przepłynąć Wisłę. Podkreślmy to jest bardzo ważne. Przepraszam, już ci nie przerywam. I że płyniesz 6 godzin, bierzesz rekord kajakiem i jak w długości kajaku, tak. I wtedy po prostu ja prowadziłem taką stronę facebookową w butach z kotem. Tam mi zależy o tym, że właśnie jak najwięcej poinformować ludzi. Ale Parysa jeszcze nie było wtedy. Nie, Parysa jeszcze nie było. Zaraz do Parysa dojdziemy pewnie. Parysa jeszcze wtedy nie było. Ja opisywałem tą swoją historię na Facebooku i starałem się dotrzeć do jak najwięcej osób, żeby polubiły tę stronę. A robiłem to poprzez organizowanie spotkań. Ja każdego dnia rano robiłem tak zwaną obdzwonkę po urzędach miejskich, po dziennikarzach. Tam, gdzie płynąłeś. Płynąłem, ustalałem sobie miejsce, w którym mam być, organizowałem jakieś spotkanie, dzwoniłem do sekretarza na przykład gminy, tak, że będę przypływał tu i tam, jest taka historia, może chcielibyście państwo spotkać, opowiem. Oni mi tam robili jakąś konferencję, spraszali dziennikarzy. Naprawdę? Tak, tak. I bardzo otwarcie podchodzili do tego. Ja nigdy nie spotkałem się z jakąś odmową, a wręcz przeciwnie, z wielką pomocą. No i ci ludzie mi organizowali te taki, żeby... Ale to... co, przychodzą i na to spotkanie przychodzi miejscowy bonzo, właściciel, nie wiem, masarni. Nie, masarni i mówi, nie, rzucam 20 tysięcy. Jak to działa? No, z takich cudów to nie było. Chociaż bywały takie osoby, które wpłacały duże pieniądze. Ale to często, na tych spotkaniach? Na spotkaniach nie. Ja nie zbierałem pieniędzy. Ja nigdy nie brałem gotówki od ludzi. Natomiast założyłem takie subkonto właśnie na się pomaga i tam ci ludzie wpłacali. Czyli moja rola polegała na tym, żeby jak Byłeś najwięcej... żywym osób... słupem informacyjnym. Tak. Jak najwięcej osób dowiedziało się o Kindze i o tym, co ja robię też dla Kingi, nie? Żeby to też... Bo to najprostszy sposób, żeby zarobić te pieniądze. No bo ja nie mam tych pieniędzy, żeby dać te pieniądze, ale ja mogę dać swój miesiąc życia, zrobić coś, co... To chyba cenniejsze niż pieniądze, nie? No tak, no. Ktoś kiedyś powiedział, że czas, uwaga, to jest największy dar, który możemy dać drugiemu człowiekowi. I to też nie chciałem, żeby to było takie po prostu hop-siup, tak? Pójdę, powiem, że dajcie mi jakieś pieniądze, tylko ja chciałem coś dać od siebie. I dałem od siebie to przepłynięcie Wisły, a wiedziałem, że będzie bolało, bardzo będzie bolało. A jak przepłynąłeś Włocławek? A, to piękna historia. To pozdrawiam właśnie dwóch wspaniałych panów, którzy mi bardzo pomogli. No, ja dopłynąłem do tej tamy w Włocławku i po prostu ręce mi opadły. Znaczy, bo to jest tak, że oni w określonych pewnych warunkach spuszczają wodę. Ja w ogóle byłem taki dumny, bo wyobraź sobie, że ja takim drobnym kajaczkiem po zadzwonieniu gdzieś tam na przeprawę, oni opuszczali 6 metrów Wisły, żebym ja sobie swobodnie mógł przepłynąć. I było kilka takich przepraw, ale dwoje były najtrudniejsze. Przewóz. Tam dźwigałem sam kajak, który ważył ze 40 pewnie kilo. Ciągnąłeś bardziej. No. Tak, ciągnąłem, no, przewalałem go. No i ten Włocławek, niestety woda nie pozwoliła na to, żeby móc bezpiecznie opuścić ten poziom wody. No ale wyszło mi dwóch pracowników, których bardzo pozdrawiam i oni we dwóch, żeśmy taczkami to przewozili przez ten cały Włocławek. To są najpiękniejsze momenty, nie? Tak, ale słuchaj, ta przyjaźń między nimi, między nami ciągle trwa. My ciągle jeszcze niedawno żeśmy rozmawiali. Często mówisz, że masz kontakt z większością osób, tak, które spotykałeś. Tak, właśnie, bo to jest taka moja wartość dodana tego wszystkiego, że tych ludzi jest multum. Ja zamieniłem z nimi 10 słów, poprosiłem o wodę, wymieniliśmy się telefonami, a ja do tej pory wiem, jak dzieciaki się uczą w szkole, oni wiedzą, co się dzieje u mnie i te przyjaźnie gdzieś tam się zawiązują. To jest moja największa wartość. Pamiętasz to uczucie, kiedy wpływałeś do Bałtyku? Pamiętam to uczucie, kiedy uświadomiłem sobie, że jestem... Znam ten fragment, znam to miejsce. Że jestem blisko... Znaczy nie, ja nie dopłynąłem do Bałtyku, bo ja skręciłem... Ja byłem... Znaczy ja sobie zrobiłem taką prywatną celebrację dopłynięcia, bo ja tam nie dopłynąłem, bo ja bałem się, że nie dam rady pod prąd wrócić, dlatego że mi
zależało na tym, żeby dopłynąć do miejsca, w którym będzie Kinga, w którym zrobimy sobie jakieś spotkanie. No tam byłoby ciężej, tak. I stwierdziłem, że ja nie dam rady pod prąd wpłynąć, zresztą jakiś wir wciągnie i wląduję w Szwecji, więc to taka... Ale ja sobie dopłynąłem tam trochę dalej, zrobiłem sobie taki prywatny akt celebracji tego wszystkiego, a najbardziej uświadomiłem sobie, że jestem na Bałtyku, kiedy wpłynąłem już tam na tą martwą Wisłę i chciałem sobie selfika strzelić. I nagle w obiektywie aparatu widzę taki kurde, ogromny, wielki statek, który zasuwa na mnie. Ja nie sądziłem wtedy, że jestem w stanie rozwinąć taką prędkość na kajaku. Myślę, że spokojnie na olimpiadzie to bym tam był w czołówce i z taką wielką prędkością płynąłem gdzieś na dół. I wtedy uświadomiłem sobie, że ta moja łupinka mała tutaj naprawdę nie powinna się znaleźć gdzieś. Kiedy zaatakowała mnie w Rumunii sfora psów pod Babadak, myślę, że jechałem z 70 na godzinę i one już podgryzały tylną oporę, ale mnie nie złapały. Ale człowiek rzeczywiście w takich sytuacjach ostatecznych tak. jest w stanie wykrzesać z siebie niewyobrażalne pokłady energii. Udało się zebrać te pieniądze na pierwszą operację, potem na drugą. Znaczy nie, jak skończyłem płynąć kajakiem, okazało się, że jest ciągle mało. Zabrakło nam trochę. Okay. Tak. No i wtedy niefortunnie okazało się, że mam jeszcze 12 dni urlopu. No a 12 to jest taka liczba, w którą przeszedłem Bałtyk. No więc stwierdziłem, że to jest świetna okazja do tego, żeby iść za ciosem. No i w listopadzie poszedłem z namiotem przespacerować się Bałtykiem. No i wtedy uzbieraliśmy na tą pierwszą operację. To też warte podkreślenia, że nie tylko ja tutaj działałem, bo była też taka wspaniała grupa młodych osób z Szatka, którzy mi też robili mnóstwo rzeczy. Więc ja tutaj nie chcę wychodzić na takiego bohatera, który tylko i wyłącznie robił kinze. Jasne. Było też gro osób, które też jej pomagały. No ale wtedy pomyślałem sobie właśnie, że przejdę ten Bałtyk. No i te 12 dni poświęciłem na to, żeby w okresie takim wczesno-zimowym przespacerować się. Bałtyk zimą zupełnie wygląda inaczej, więc miałem tutaj porównanie między latem a zimą. Lubisz spać w namiocie zimą? Tak. Znaczy w ogóle lubię spać w namiocie, Paryż też lubi spać w namiocie. To jest zauważam, że używasz klasycznej kalimaty. Tak, zwykle. No, ja już niestety nie mogę, bolą plecy, wiesz, już wolę jednak to bardziej dmuchane. Znaczy, spanie na karimacie to też jest taka wersja na bogato, dlatego że jak ja jestem z Parysem, to śpię na podłodze, a Parys śpi na karimacie, więc to też nie jest tak, że ja ciągle śpię na tej karimacie. To on decyduje i wyznacza trendy. Koty mają to do siebie, że no są chyba słusznie panami świata. Pokazuję teraz, pokazuję, żeby bardziej tak do mikrofonu, tak? A, uciekam, no. Mhm. Nie uciekaj, zostań jeszcze zostań, jesteśmy dopiero na początku. Razem, tak. Dobrze, w jakiej formie jest obecnie Kinga? Tak, no potem były właśnie te kolejne akcje zbierania środków na Kingę, czyli przejście właśnie Polski ze wschodu na zachód. To też na Kingę. Tak, ze wschodu na zachód, czyli do granicy białoruskiej, do granicy niemieckiej, plus przejście szlakiem klubów żużlowych. To, co nam zamknęło zbieranie na Kingę. I teraz, widzicie państwo... Co się dzieje, nie? Że przez taki głupi pomysł kogoś, kto nie mógł spać w nocy, nagle okazuje się, że zmienia się komuś życie. I to nie mówię... Nie mów, że Kinga chodzi w tej chwili. Na razie chodzi na trójnogu i na bieżni już. Tak, ona zaczyna chodzić, nie? Ja zaraz powiem, co się działo w ogóle w tych operacjach. I to też ja państwu nie mówię o tym, żeby w jakiś sposób tutaj podnosić swoją wartość, ale chcę państwu tylko uświadomić i to też tobie mówiłem, że może komuś pomogę w ten sposób, że ktoś jest na zakręcie. Że może znajdzie się ktoś taki, który też być może tak pomyśli, że tą swoją działalnością może komuś pomóc i że to naprawdę działa. Że jest taka jednostka, która jest w stanie, każdy z nas ma sobie taki potencjał wielki, że może zmienić komuś życie, jeżeli tylko naprawdę w to uwierzy. I ta Kinga, pierwszym naszym sukcesem było to, że Kinga zaczęła zginać nogi. Dla państwa to wydaje się takie normalne, że każdy zgina nogi, ale ona miała cały czas te nogi wyprostowane, więc ona czy do toalety, czy do samochodu, ona cały czas była na tych wyprostowanych nogach. I ta pierwsza operacja spowodowała to, że ona mogła zginać nogi. I ja pamiętam taką sytuację, kiedy ja z nią sobie usiadłem na ławce. Dla nas to jest w ogóle coś, no usiadasz na ławce i siedzisz. Ona usiadła ze zgiętymi nogami i zaczęła się bujać tymi nogami. Kurde, i to jakie to było wspaniałe uczucie. Niby taka proza bardzo, ale dla nas, ale dla niej to był taki szok, bo często ci ludzie z tą chorobą amputują sobie te nogi, bo one przeszkadzają we wszystkim. Kompletnie, no wyobraźcie sobie państwo, cały czas mając nogi wyprostowane, jeżdżąc na wózku, no nie sposób się nigdzie zmieścić. Nie można pójść do kina, nie można pójść, bo się nigdzie człowiek nie zmieści z tymi nogami. I często ludzie amputują sobie te nogi. I ona po tej pierwszej operacji zaczęła zginać te nogi. No to w ogóle cud jest. No, coś pięknego. A będzie chodzić, biegać? Czy to jest w ogóle możliwe? Biegać może nie, ale będzie chodzić. Ona już chodzi na trójnogu. Teraz pracujemy nad tym, żeby odbudować, znaczy Kinga z rodzicami pracuje nad tym, żeby odbudować masę mięśniową, bo ona jest, ja jestem chuda, ona jest jeszcze połowa mnie, więc ona musi nabrać tej masy mięśniowej. No i ona teraz stała z wózku i chodzi na takim trójnogu, czyli ma taką laskę, której się opiera i stawia kroki, nie? I to są już takie pierwsze kroki, które...
Kiniu, bardzo mocno cię całujemy. Nie wiem, czy będziesz słuchała tej rozmowy, ale bardzo mocno cię ściskam i oczywiście pozdrawiam też twoich rodziców. Parys oblizuje sobie teraz łapki, chyba lekko podgryza kabel, także za chwileczkę już nie będzie nas słychać, bo tak, Parys przeżre kabel, ale to się zdążyło nagrać. Kinga, lekcje odrób. No i oczywiście, no bezwzględnie. Przejdźmy dalej, bo to jest tak, że apetyt rośnie, ten piękny apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeszcze przepraszam, patrz, ja też myślę wielowątkowo. Przyłączam się do tego, co powiedziałeś. Każdy z nas ma potencjał i jeszcze jedno. Zobaczcie, jak mądrze to Jacek wymyślił, że nie musiał też zrezygnować ze swojej pasji. Czyli to można połączyć. Nawet jeżeli nie chcemy się zaprzedać jakiejś sprawie, możemy realizować naszą pasję. Czy to są góry, czy to są kajaki, czy to jest wspinaczka. Jednocześnie pomagając, czyli robimy coś dla siebie i dla innych. Właściwie idealne kombo. Tak, czyli altruizm to jednak z pewną nutką dekadencji, można powiedzieć. Nawet egoizmu. Nawet egoizmu, ale egoizmu. Takiego szlachetnego i pozytywnego egoizmu. Tak, bo nawet jeżeli to będzie egoistyczne, no jeżeli to przynosi pozytywny efekt, to dokładnie licho, tak ma być. Słuchaj, po Kindze pojawiają się kolejne imiona. Justyna. Tak. Same kobiety. Pojawia same się kobiety. Dalia. Nie, bo też był Arek, z którym przechodziłeś czegoś nad Bałtykiem, bo też cię chciałem o to zapytać, ale przejdźmy do Justyna, to jest jakby kolejna inicjatywa, tak? Może tak chronologicznie to zróbmy najpierw Darię. Ja nie znam chronologii, także... Dobra, ja chętnie Państwu powiem, że macie czas, jeżeli słuchacie, to ja chętnie mogę popłynąć, a znowu płynięcie. Jak popłyniesz, to ja tam ci przerwę. Ja byłem wtedy, kiedy budowałem sobie kampera, o którym pewnie też powiemy, i tak się okazało, że moja sąsiadka, znaczy sąsiadka, w sensie z gminy, Tłuszcz, okazuje się, że jest chora na serce i zbiera pieniądze, potrzebuje pieniędzy na operację serca. No to do Jacka. Nie, sam zadzwoniłem. I zaoferowałem swoją pomoc, no bo ja znowu miałem trochę czasu, no i poszedłem. Więc nie mogłem wtedy wytrzymać w miejscu, więc skoro okazało się, że Daria, sąsiadka, potrzebuje pomocy, więc wymyśliłem kolejną akcję, która właśnie polegała na przejściu z kotem z Przemyśla do Świnoujścia. Magiczne 1000 kilometrów. Tak, pokonałem 1037 kilometrów. Nie trzeba było w kółko trochę pochodzić? Nie, po prostu jest łatwiej, bo masz kierunek, wtedy idziesz cały czas, wiesz, prosto, nie? No, ale trzeba było tak zygzakować, tak, no, bo to jest mniej niż 1000 kilometrów. Ja sobie tak nadrabiałem, jeszcze zaszedłem do Szatka przy okazji. No i, a właśnie, a propos Szatka, no i wtedy wyruszyłem z Przemyśla do Świnoujścia. I w połowie drogi okazało się, że Daria już uzbierała te pieniądze na tą operację, więc zamykamy ten etap, no i pojawił się pomysł, co dalej, tak, no bo jestem w połowie drogi, kurczę, akcja rozkręcona, ja bym poszedł dalej, a no jakiś sens trzeba znaleźć. No i w Szatku mieszka Justyna. Potrzebujących nigdy nie zabraknie, niestety. Która też jest wspaniałą dziewczyną i też mi zępowała tą swoją radością, bo ja strasznie lubię takich ludzi, którzy, mimo tego, że są pokiereszowani przez los, to nie zatrzymują się w tym bólu na stałe, tylko mimo tego bólu chcą iść dalej, walczą to swoje zdrowie, chociaż wiedzą, że są czasami na pozycji przegranej. O, idź spać, Parys, idź. Są na pozycji przegranej, ale to mimo wszystko walczą, nie? I to tacy ludzie mi imponują, ja strasznie takich ludzi lubię i strasznie chciałbym pomagać takim ludziom. Skoczy? Skacz. No dobra. No. I strasznie takich ludzi lubię. No i zapytałem się Justyny, czy ewentualnie mogę poświęcić dalszą wędrówkę dla niej. Justyna się świetnie nieprawdopodobne. Tak, to jest kocia natura. Kot teraz skoczy na łóżko nad Łukaszem, więc myślę, że odpłynie nam teraz i będzie pójdzie sobie spać. Tak, i pójdzie spać. I co z Justyną? Tak, no i zacząłem wędrować dla Justyny. Justyna się A można było kasę przenieść z Darii na Justynę, przepraszam za ten kolokwializm. Nie, my skończyliśmy zbiórkę wtedy, kiedy się okazało, że już jest tyle, ile jest, więc po prostu czyli zacząłeś zbiórkę od nowa, następną. Tak, Myślałem, że jak się uzbierało na przykład kilkanaście tysięcy złotych, można je przerzucić na inne cele. Można tak było, ale wtedy akurat żeśmy skończyli na tym etapie, że już więcej nie trzeba, tam zostały jakieś środki na rehabilitację, więc tutaj to był temat zamknięty. No i pojawiła się Justyna, no i dla Justyny poszliśmy dalej kawałek. Cały czas w tym samym systemie, spotkania z włodarzami miasta, z ludźmi, mówienie o sprawie, nagłaśnianie na mediach społecznościowych, tak? Akcja się tak rozrosła, że już sami dzwonili ludzie, nie? Gdzieś tam dziennikarze, że przykontaktowali się przez Facebooka, że jest taka akcja. No bo temat medialny, tak, idzie człowiek z kotem przez Polskę, nie? No to też każdego to interesuje. Ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do Parysa, bo on się tak pojawia, ten Parys pojawia i pojawia, ja tak odsuwam cały czas tego Parysa. Sam się teraz odsunął, chyba się obraził na mnie. A koty potrafią się czasami lekko obrazić. Ostatnia sprawa właśnie Arka, o którym wspominałem. Bo z Arkiem, osobą niewidzącą, czy niedowidzącą? Niewidzącą przeszedłeś fragment trasy nad Bałtykiem. Tak. Znalazłeś go. Jak wyglądała ta podróż? Szliście?
Ty go wspierałeś, opowiadałeś mu, malowałeś obrazy w jego wyobraźni. Jak to wyglądało? Ile dni razem szliście? Ile godzin? Szliśmy 3 dni, bo przerwała nam taka wielka burza i to już był taki moment przełomowy, że już dalej nie szliśmy, bo to miałby przejść fragment. Znaczy mnie w ogóle pasjonowało środowisko osób niewidomych. Zawsze chciałem wiedzieć, jak oni funkcjonują, bo świat jest pełen takich zmysłów wzrokowych. Tak, my to widzimy, te drzewa, widzimy kolor, potrafimy dostrzegać jakieś takie subtelne, fajne widoki, których osoba nie widząca nie widzi. Ja chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób oni funkcjonują, jak oni odbierają ten świat, tak? Jak oni czują wiatr na przykład, takie rzeczy. I dałem ogłoszenie na Facebooku, że poszukuję osoby, która chciałaby się ze mną przejść fragment Bałtykiem. Myśmy zamierzali wtedy 100 kilometrów przejść fragment Bałtyku. No i trafi się właśnie odważny Arek, który napisał do mnie, że on jest chętny takiej wyprawie. Skąd wyruszyliście? Wyruszyliśmy z okolic Łeby. Ładne miejsce. Bardzo ładne miejsce. I w stronę Dęby, znaczy w stronę Helu, tak? Tak, w stronę wektor. Tak, bo zawsze idziemy w tą stronę, dlatego że idzie się ze wschodu na zachód, dlatego żeby mieć słońce w plecy i wiatr w plecy, dlatego że wiatry są najczęściej właśnie ze wschodu na zachód, więc chcąc wyruszać, jeżeli państwo byście chcieli, to proponuję trasę z Helu na Świnoujście, bo jest łatwiej. Bardzo ważny tip, bardzo ważna informacja. Tak, i zawsze się wędrującym... Czyli idziemy ze wschodu na zachód. Tak, zawsze takim wędrującym po piasku życzy się słońca i wiatru w plecy, bo wtedy jest łatwiej. No i Arek... Ale szedłeś cały czas plażą? Nie starałeś się wejść czasami? Bo czasem jest przyjemnie wejść na utwardzoną drogę. Tak, ale tam się już pojawia taka cywilizacja trochę. Nie zawsze, przez lasy są ścieżki, są. Przepiękne lasy nadmorskie. To też, prawda? Znaczy, może nie tyle, co jeżeli szedłem te 12 dni, no to też schodziłem po to, żeby stopy trochę to odpoczęły, bo tam jest taki problem chodzenie po skosie. Cały czas jest lewa strona, lewa noga obciążona, bo jest przechył. Jeżeli przejdziemy 10 km, to tego nie czujemy, ale po 150 km już czujemy tą lewą nogę, która jest ciągle obciążona, więc tam dla równowagi sobie chodziłem też i po płaskim. Ale z Arkiem głównie żeśmy szli przez plażę. Bezwójkę? I jeszcze był mój syn. Sergiusz. Tak, Sergiusz. Ale to co, szliście, trzymałeś się Arka pod rękę, opowiadałeś mu o tym, co się dookoła dzieje? No właśnie, chciałem się uczyć, w jaki sposób ja mam mu pomagać. Ja na początku w ogóle, bo myśmy się w pociągu spotkali. On siadł do tego pociągu, ja myślałem, że on mi ściemnia, że on nie widzi. On się zachował tak pewnie i tak swobodnie. Ja się pytam, stary, jak ty to robisz, nie? A on mówi, że kurde, ciągle matematyka. On ciągle liczy. On na przykład jak w domu jest, to on wie, że 3 metry w lewo, czyli 3 kroki, 2 kroki w prawo, wystawia rękę i jest kran. I on ciągle matematycznie liczy. Na przykład jak wchodził do morza, to szedł cały czas prosto, nigdy nie zbaczał, liczył kroki i zwracał z powrotem i trafiał do swojego kocyka, który miał rozłożony. I ja wtedy, bardziej on mówi niż ja, bo chciałem wiedzieć właśnie, jak oni funkcjonują. On mi wtedy bardzo dużo o sporcie opowiadał. Ja też nie widziałem, że ludzie niewidomi są tak bardzo sportowieni. Ja nigdy w życiu nie przypuszczałem, że osoba niewidoma może strzelać do celu. Oni strzelają do celu z pistoletu pneumatycznego, a oni grają a w jak, piłkę. Jak to no mówią? Właśnie, dźwiękiem. Dźwiękiem. Celując, częstotliwość dźwięku wskazuje mniej więcej cel, do jego trafić. Czym wyżej, tym jest dziesiątka. Bardzo ma wyostrzony słuch. Tak, zmysły im się wyostrzają. Grają w piłkę, w tenisa ziemnego. Piłka z dzwoneczkiem. I oni reagują na dzwoneczek. Grają w piłkę. Rakieta jest większa trochę, nie wiesz? Nie wiem, czy jest rakieta większa, tego to już nie chcę. Ale czy pytał się czasami, jaki ma kolor teraz woda, czy opowiadałeś mu tak, o barwach, jak to o tym, tak, czego tak, niestety tak, nie tak, może tak, dostrzec. Tak. Tylko właśnie tak ja mówię, bardziej słuchałem, niż nie opowiadałem. To też moja rola polegała na tym, żeby tylko go delikatnie w ramię klepnąć, kiedy się do dołu zbliżaliśmy. Okay. Więc żeby nie wpadł po pas w jakieś tam, bo szliśmy w okresie letnim i tych budowli na piasku było multum, więc drodzy państwo, jak kopiecie doły, to je zasypujcie, bo jak będzie jeszcze te Arek niewidomy, to wpadnie w ten dół i będzie lipa. Sam przyznaję się, że czasami jak budowałem zamki z córką, to zostawiałem. No zamek tak jakby... był ładny, ale dół po co? No to prawda, bo musi być fosa, prawda? No, a jak jest fosa, żeby się woda nalała, wiesz co dzieci Arek nie ma gdzie chodzić wtedy. Do. Pozdrawiamy też Arkasa. I dobrze, Parysie, no, doczekałeś ten, się. Nie, a jeszcze wiesz co, bo tak. Ten, bo później, bo to też fajne, że też pomyślałem o tym, żeby zaktywizować to środowisko niewidomych, no i też, żeby ten spacer nie był taki bez sensu. Pomyślałem sobie, że kupię tandemy dla niewidomych, bo oni lubią rowerami jeździć. To jest taka świetna rozrywka dla nich. Znajdują sobie pilota, pilot siedzi z przodu, oni siedzą z tyłu, jeżdżą sobie rowerem. No i zadzwoniłem do koła w Szczytnie, czy mógłbym ewentualnie zebrać środki na
ich na rowery tandemy. No i obdzwoniłem... Nie odpuszczasz żadnej okazji. No nie, no bo ja już wiedziałem wtedy, że mogę, nie? I obdzwoniłem lokalne firmy i powstała taka zrzutka lokalnych firm i kupiliśmy dwa tandemy. Kasia, pozdrawiam, to jest szefowa koła niewidomych w Szczytnie. No i mają te dwa rowery, nie? I sobie śmigają, nie? Genialne. Tylko fajne to jest, kurde. Tak mnie to rajcuje, że... Kończysz, bracie, i robisz coś dobrego, nie? Tak, znaczy fajnego, nie? Bo... Fajnego, dobrego, mądrego. Bo to... Wiesz, ludzie bardzo lubią pomagać, tylko ludzie nie mają możliwości tej pomocy, nie? Ja im po prostu daję tą możliwość, nie? Oni mają pieniądze, ja im dzwonię, że jest taka akcja fajna, nie? I oni to robią, nie? Taka symbioza. Ludzie też bywają lejuszkami, po prostu czasami trzeba ich lekko zaktywizować. Ale ludzie są dobrzy i chcą pomagać, tylko właśnie też nie wiedzą jak. No dobrze, słuchaj. Piękny cytat. O tobie będzie, kocie. Nie wiadomo dlaczego wszyscy do kotów mówią na ty. Choć żaden kot... Z nikim nigdy nie pił Brudershaftu. Zacytowałem Michała Bułhakowa z Mistrza i Małgorzaty. Także chciałem cię przeprosić, Parysie. Panie Parysie będę mówił od teraz, bo rzeczywiście z jakiego powodu ja mówię do ciebie Parys, a nie pan Parys, no to nie proponowałeś mi przejścia na ty, a wykazałem się nie taktem. Proszę bardzo, od razu się pozobacz. Pan Parys się pojawił, wybaczył. Koty udomowiono 9500 lat temu. Sporo czasu. I teraz o tej relacji z panem Parysem chciałem porozmawiać, jak ona się kształtowała między wami, bo to jednak nie jest tak w cudzysłowie łatwe zwierzę jak pies w kontekście podróży, w kontekście tego, co robisz. Jak to się... No właśnie teraz odbywają się pieszczoty. Tak, to mruczenie. Znaczy, a propos właśnie jeszcze tego pana. Ja z kolei zawsze reaguję, jak ktoś mówi do Parysa, idź do pana, czyli pan mówiąc, że to ja jestem panem, tak, i jego. To jest, jeszcze protestuję, bo to jest mój przyjaciel, nie? I tutaj nie ma relacji między mną. Ale teraz to jest przyjaciel, ale spotykasz go, dostajesz od Kingi, wychowany w stodole. Tak. Parys, bo pandemia na paryskiej, tak? A, tak, o, tak. Brawo. Tak. Przygotowany jestem. Ta, pandemia na paryskiej, więc tak. Imię nieco z przypadku. No i wiadomo, no jest mały kotek, jesteś ty, no i co? I jak to się kształtuje, jak to się rodzi? Żebym wtedy widział, jak się losy Parysa potoczą, to pewnie by się Odyseusz nazywał, ale został Parysem. Ja go dostałem od Kingi wtedy i on pierwszego dnia wszedł mi w kaptur. On był taki jak dłoń może takiej wielkości i on mi wszedł do kaptura. I tam przechodził ze mną 3/4 dnia w tym kapturze siedział. I też taka swoista więź między nami się zawiązała. I on strasznie za mną chodził. Ja nie mogłem sobie po domu gdzieś tam swobodnie pochodzić, bo on tam zawsze był... Nie było to irytujące dla ciebie na początku? W pewien sposób tak, no bo ja się potykałem, o niego nie chciałem mu krzywdy zrobić, ale ta więź między nami się rodziła, no i ja wtedy miałem na tą miesięczną wędrówkę pójść, no i co robić teraz, tak, czy go zostawić, czy też nie. No i zapytałem się Parysa, czy miałby ochotę się ze mną przejść. Jakie sprytne. Parys powiedział, że miałby. Okej, w jaki sposób powiedział? No miał. Miałby ochotę się przejść. No i też się bałem, kurczę, bo jednak kot jest kot. Kot jest zwierzęciem terytorialnym i taka wyprawa ponadmiesięczna przez Polskę może być kłopotliwa dla niego. I dopiero i chwilę byliście razem. Tak, to było chwila. No, ja go w listopadzie dostałem, a ruszyliśmy w maju, więc to było parę miesięcy. To no, jeszcze... Już był troszkę oswojony. No ale to był młody gówniarz jeszcze wtedy i nadal zresztą jest, ma 3 lata, więc to jeszcze dzieciak jest. I wtedy skonstruowałem taki specjalny wózek, żeby móc go transportować na bazie wózka dziecięcego rowerowego. No i też sobie takie wentyl bezpieczeństwa wziąłem, że ustawiłem się z moim bratem, że po prostu jak będzie jakaś lipa, no to że on przyjedzie i mi zabierze tego kota. No ale okazało się, że doskonale funkcjonujemy. No, Parys lubi spać w namiocie, świetnie się w tym wózku odnajdywał, siedział, oglądał sobie świat. No ale sobie powiesz, sam wspomniałeś, że to jest zwierzę terytorialne. Mówi się, że koty nie specjalnie lubią zmieniać przestrzeń, a ty fundujesz mu każdego dnia inne miejsce, inne zapachy, inne środowisko naturalne, inną wilgotność gleby, inne. Jak on się w tym odnalazł wbrew, trochę w opozycji do swojej natury? Tak, no bo można powiedzieć, że trafił swój na swego. Zawsze, często ja działam wbrew temu wszystkiemu, co się powinno robić i on też działa, więc... A skąd wiesz, że on to lubi? Uprzyło. No widać po oczach, tak? No bo przecież jeżeli byłby negatywnie nastawiony, to by miałczał, to by uciekał, to by... Powiedział miał, kiedy go zapytałeś, czy chcesz... Ale z takim wyrazem w oczach, z taką słodyczą, że to było jednoznaczne. Czyli to jest miałknięcie z odpowiednim wyrazem pyszczka. Tak. To było, okay. Bierz mnie stary, bo nie zostawię mnie tutaj, idziemy w Polskę. No i
naprawdę bardzo dobrze funkcjonował. Ja po tych 3 dniach się upewniłem, że rząd się nadaje do tego, no bo bałem się, czy jak on sobie tam poradzi. I a propos terytorium, bo dla niego terytorium to chyba tam, gdzie ja jestem. On się czuje na tyle swobodnie, jeżeli ja jestem, czuję mój zapach. Jeżeli gdzieś wchodzimy do jakiegoś hotelu, ja muszę gdzieś, wiesz, muszę go zostawić. Jeżeli ja zostawiam swoją kurtkę, ubrania, to wie, że ja wrócę, że go nie zostawię gdzieś tam na pastwę, więc on czuje się bezpiecznie wtedy. I... Prowokacyjne pytanie. Na pewno już to pytanie słyszałeś, no ale nie mogę go nie zadać. Na ile ten pomysł z Parysem jest... jakby to powiedzieć, no wiesz, o co chcę zapytać, chwytem marketingowym, a na ile jest z potrzeby serca i z miłości, bo po prostu nie masz, nie chcesz go zostawiać. Bo umówmy się, że jest to skuteczne. Tak, tak. Na początku to nie był chwyt marketingowy, bo ja po prostu bałem się go zostawić. Naprawdę, trzeba tą więź taką. Ale jeżeli ja z czasem zauważyłem, że o wiele mi łatwiej zadzwonić do kogoś i powiedzieć, że idzie człowiek z kotem, no to jest to w mojej działalności wtedy była potrzebna informacja, tak? Więc w sposób naturalny zacząłem wykorzystywać ten fakt, że to nasze przywiązanie i potrzeba bycia razem do tego, żeby Parys zarabiał pieniądze na rzecz człowieka, nie? No i z lubością wykorzystywałem go, on na to się zgadzał, więc nie cierpiał, więc to świetna współpraca była. No dobrze, nie? Ale ten medialny szum w pewnym momencie opada, szczególnie pod namiotem wieczorem, kiedy zostajecie, nie? Czyli okej, pomaga ci, załatwia, otwiera drzwi, otwiera serca, a to pan, słyszeliśmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale przychodzi taki moment, wieczór, kiedy to wszystko przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Jak wtedy jest? To jest tak, że on się kładzie obok ciebie, gadacie. Kota nie trzeba wyprowadzać, prawda? Za potrzebą z namiotu. Wyprowadzi się sam, tak? Ja miałem taką przenośną kuwetę, taką małą, którą wkładałem do namiotu. Natomiast czasami go wyprowadzałem, ale to też, że też warte powiedzenia, tak jak powiedziałeś, że ten jest taki szum medialny. I tak ja właśnie o tym namiocie też chcę coś powiedzieć, o takich właśnie trudnych momentach tej wędrówki, kiedy robisz ten szum medialny i kiedy nagle światła wszystkie gasną i zostajesz sam, nie? I zostajesz sam z tym wszystkim, nie? I jest ciemno, jest zimno, trzeba gdzieś namiot nie zawsze stawiać. Jest to dobre miejsce na biwak. Zawsze jest to dobre miejsce i wtedy taki przychodzi często moment kryzysowy, nie? Że to tak fajnie, wszystko świetnie, każdy ci przyjdzie, piątkę przybije, a ty musisz popierniczać dalej sam, nie? Z tym wszystkim, nie? I dźwigać. I wtedy Parys pomaga, kryzysowe. Nie? Tak, Parys jest strasznie empatycznym kotem. On potrafi też wyczuć moje reakcje. Pomaga w ten sposób, że kiedy ja byłem zmęczony, kiedy toczyłem jakąś taką walkę wewnętrzną, żeby przebyć te kolejne kilometry, on mi wtedy nigdy nie przeszkadzał. On nigdy nie chciał, żebym go wypuścił z tego wózka, żebyśmy poszli się pobawić gdzieś czy coś. On wtedy siedział cicho i nie przeszkadzał mi. Natomiast wyczuwał twój nastrój. Tak, wyczuwał. I bardzo mi pomagał z kolei w tym momencie, bo ja też głupi jestem i ja bym szedł całą noc. I on dochodzi do takiego, kiedy była godzina 21, 22, to on zaczynał miałczeć i już mi mówił, że stary, dobra, game over, kończymy, rozkłada, idziemy spać. A po co idziesz w nocy? Ja lubię chodzić i chodzę, ale raczej nocą odpuszczam. Ja lepiej się czuję w nocy, mniej ludzi, mniej samochodów, to jest taki czas... Ale przez las nie idziesz nocą, jednak to nie jest komfortowa sytuacja. Nie, ja lubię spać w nocy w lesie, no, my spaliśmy w takich... Dlatego, że ja też uciekałem od ludzi trochę. Czy lubisz samotność? Tak, lubię samotność też, ale też nie chciałem wzbudzać zainteresowania, bo rozbity namiot gdzieś w pobliżu, bo też ludzie mi się pytali, czy ja się bałem w ogóle gdzieś tam, nie? I ja nigdy się nie bałem. Nie, dziki. No, dziki to podchodziły do nas non-stop, nie? Dzików jest coraz więcej. Nie? Pamiętam moje pierwsze uczucie z dzikiem, kiedy spałem przy namiocie i miałem, przytuliłem się do ściany i przyszły dziki i ja czułem, jak dzik oddychał przy moim nosie, jak ta ściana przy moim nosie falowała. Po prostu dzieliło nas, nie wiem, ile ma milimetr, 2 milimetry powłoki i obok były dziki, nie? Ale potem już polubiłem te dziki, cieszyłem się, jak do nas przychodziły. Ja też głupi zostawiłem żarcie kiedyś na zewnątrz, to mi tam trochę porozkiereszerowały to wszystko. I ja wtedy bałem się bardziej ludzi, więc ja wchodziłem głęboko, głęboko, głęboko w las, gdzie wiedziałem, że nie spotkam zupełnie ludzi. Zupełnie się nie dziwię. Ludzi należy się bać, a nie zwierząt. Ale często spotykałem, ja to ich nazywałem telefoniarzy później, bo szedłem też w sezonie grzybiarskim. Tam dużo ludzi chodziło na grzyby i tak 4 rano i nagle halo, halo, halo. O nie. No, dzień dobry. A, czy wszystko w porządku? Mówię, tak, nie? I dalej spać. I tak każdy halo, halo. I tak właśnie zostało. Ale udawało się zasnąć. No nie, jako 4 rano mnie obudził, to już było pozamiatane, to już nie było. Bóg stworzył kota.
po to, żeby człowiek mógł głaskać tygrysa. To słowa Wiktora Hugo. I czy to są słowa, które oddają twój stosunek do pana Parysa? To jest respekt, szacunek? Nie, to jest przyjaźń. To jest przyjaźń, naprawdę. Bo wiesz, bo wobec kotów ja osobiście odczuwam pewien rodzaj respektu, nie? One, nawet kiedy nas rozumieją, to udają, że nas nie rozumieją, a pies, jak nas nie rozumie, to udaje, że nas rozumie. Mm. To jest taka malutka różnica. Mm. I mówi się o tym, oczywiście teraz się narażę być może niektórym behawiorystom czy fanom psów, że z psem jakby łatwiej. Pies się podporządkowuje, no tak, pies zabiega o atencję swojego, o uwagę swojego właściciela. Kot często wręcz przeciwnie. I specyficzne osoby mogą mieć koty i inne osoby mogą mieć psy. Z rzadka i to i to. I stąd moje pytanie. Jak radzisz sobie i jakie jest twoje przyzwolenie na niezależność pana Parysa w tej małej waszej przestrzeni, w tym waszym kombo, gdzie jesteście od siebie bardzo zależni, a kot jest jednak no, niezależnym zwierzęciem. Więc musisz go bardzo szanować, tę jego przestrzeń. O to mi chodzi. Tak, bo zarówno ja mam potrzebę wolności, tak zarówno Parys ma potrzebę wolności. No, o tym właśnie mówię, tak. Więc tutaj się utożsamiło. Ale zobacz, widzisz, on cały czas jest przy mnie teraz. On siedzi cały czas. To nieprawda, nie jest cały czas. Był na górze, na łóżku, chodził po szafkach. 10 sekund i za chwilę wrócił z powrotem. Oprze to połkał i wrócił tutaj. I ta nasza relacja jest właśnie oparta bardziej na takiej przyjaźni. No ciężko to wytłumaczyć tak logicznie, tak? Behawiorystycznie. Nie, ale powiedziałeś na przykład, że on miałczy w nocy i ty się zatrzymujesz, czyli szanujesz jego potrzeby. O tym mówię. Nie, no to oczywiste jest, tak? Kiedy chce on przerwę, chce się pobawić, no bo też nie będę go ciągnął w tym wózku. Kiedy on mi daje symptomy jakieś, że przerwie, ja też go potrafię wyczytać, wiem, o co mu chodzi. A zdarza się, że idziecie razem obok siebie? Tak. Bo on na smyczy, tak? Prowadzisz kota. Jeżeli jest niebezpiecznie, to tak. Jeżeli są jakieś gęste krzaki, wiem, że może wyskoczyć jakiś lis, czy cokolwiek go spłoszyć. A kiedyś mi uciekł z lisem. A to jest to opowiadasz o tej historii, kiedy się przemieszczały, patrzyły, ty podchodziłeś, one przenosiły nie, się w następne miejsce? Lis tak. Z małym liskiem? Z małym liskiem, tak. Kiedyś miałem otwarty lekko namiot, Parys uciekł. Ja otworzyłem namiot i oni pod drzewem we dwóch siedzieli w pozycji sfinksa. I potem zaczęła się zabawa wchowanego ze mną. To był młody lis. Ja się bałem, że zaraz jakiś ojciec jego przyjdzie i mi tutaj awanturę zrobi, to jakiś duży lis. Więc on zaczął uciekać mi po tym lesie. No ja zacząłem je gonić. W pewnym momencie ciemno się zrobiło. Ja miałem latarkę w telefonie, więc tylko świeciłem i widziałem błysk ich oczu. Ale no oczywiście nie jest łatwo w życiu, bo mi bateria zaraz padła. A inaczej oczy zwierzęcia wyglądają w świetle, prawda? Tak, no ale to jeden sposób, żeby ich znaleźć. Potem jak mi padła ta bateria, to metodą Arka zacząłem na słuch ich szukać. W końcu udało mi się go złapać, no ale jak go złapałem, to nie wiedziałem, gdzie mam namiot, bo mnie tak zakręcili, że po prostu straciłem orientację, więc musiałem potem szukać namiotu, no ale to... Ale znalazłem. Tak, ale znalazłem, żyję. A często ci ucieka? Tak, zdarzało się w początkowym okresie, kiedy poszedł sobie spać i wrócił na przykład za 2 godziny, nie? Parys ma to do siebie, że on jest gdzieś blisko mnie, on mnie widzi, cwaniak, ale ja go nie widzę. On czuje się bezpiecznie, ale się nie odezwie. Tak. No i to jest właśnie ta kocia. Ta kocia, natura, tak. Porozumiewacie się mrugnięciami? Tak, mrugamy do siebie, jasne. A mówisz poważnie? Tak. A mrugnij teraz. No teraz to śpi. Nie, poważnie. Kiedy to ja wrócę do tego, jak się obudzi. Kiedy wszystko w porządku, to wiesz, 4 ale co, mrugnięcia będziesz... i on odmruguje mi wtedy. Nie, że wtedy wszystko w porządku jest, jeżeli... Ja bo czasami patrzę na niego, mrugnę i wiesz, on odmrugnie mi i dalej idę sobie do swoich rzeczy. Ale zmyślasz teraz? Nie, słowo honoru, tak, to działa. Nie, naprawdę, jak to jest się taka obudzi, sprawdzimy, dobra? No wiesz, nie wiem, czy na 3-4 akurat, ale to jest taki najwyższy stopień chyba korelacji między kotem a człowiekiem, to właśnie tak kot mrugnięciem daje ci do zrozumienia, że stary, wszystko jest w porządku. Okay. I to jest... To ty masz więcej kotów, nie? Masz jeszcze jednego kota? Tak, mam drugiego. I to jest dość zabawna historia, bo to jest kot, którego charakter diametralnie różni się od... To jest kot buddysta. Kot buddysta, spokojny, wybitny domator. Wziąłeś go kiedyś na wyprawę? Próbowałem go wziąć, no ale skończyło się to bardzo szybko i on jak widzi teraz transporter, to daje, że nie żyje. Więc ja go już nie biorę. Raz go do samochodu wsadziłem i to był błąd. No właśnie widzisz, i to kota nie zmusisz. No, po prostu trzeba trafić na swojego kota, tak, no, tak. Który ale on dzieli też ma z tobą świetny charakter, pasję, bo nie? On też jest bardzo empatyczny, bo on też potrafi wyczuć mój nastrój. Kiedy ja miałem w pewnych sytuacjach takie kryzysowe momenty, to on chociaż rzadko do mnie przychodzi, to on wtedy właśnie przychodzi, kładł się koło mnie i leżał. Nie? To taka też fajna kocia. Zdarzało ci się mieć infekcję? Zdarzało się. Też potrafił być bardziej czuły, opiekuńczy? Przy infekcji nie. Bardziej emocjonalne stany. Emocje. Kiedy widział, że... Choroby i słabości nie wyczuwa. Nie. A kiedyś też mi Parys rozwalił, bo też trafiłem na taką ścianę bezsilności. Aż mi łzy poleciały w pewnym momencie, nie? I on mi skoczył na kolana i zaczął mi zlizywać te łzy. Po prostu... Może potrzebował soli, tak? Może ktoś, kto chce naukowo to wyjaśnić, może nie, mi nie, wiesz. Myślę, ale nie. Ja po prostu... Myślę, że nie soli akurat w tym momencie. Coś. Nie umniejszaj. Nie umniejszam, ale też...
z tej trochę podróżniczej kuchni poproszę cię. No, jedźmy gdzieś. Namiot już wiem, kalimaty wiem. Co jecie? Wiem, że mama ma pasiekę, tak? Tak, mama ma pasiekę. Czyli masz w cholerę miodu. Jesteś takim kubusiem puchatkiem. Sępie może. No. Sępisz. No to czyli sępisz. Jedni sępią miłość, jak zespół ich troje, a ty sępisz miód. Tak, ze swoim mężem Józefem mają pasiekę. Mają pasiekę, ale co poza miodem? Co je Parys? To są puszki? To jest tak, że zabierasz całe żarcie na podróż, masz już wszystko? Nie, to głupota. Przecież nie miałbyś na 30 dni jedzenia, przecież na pewno to kupujesz. No, większość biorę, dlatego że dlaczego? On ma określony typ jedzenia, to są takie saszetki mięsne. No, przecież możesz kupić saszetki w każdym właśnie sklepie. Właśnie w tym sensie, że nie w każdym sklepie i zabieram na taką większość dnia, przynajmniej, żeby na ten tydzień miał tego żarcia, bo ja nie wiem, czy ja mu kupię, on jest wybredny, nie? I musi jeść to, co... Znaczy pewnie jakby go przegłodził, to by zjadł, tak, no, ale tak. Nie chcę, żeby cierpiał też, nie? Cierpiał. No, bez przesady. Żeby czuł dyskomfort. No, nie chciałbym, żeby czuł dyskomfort. Już ma dużo dyskomfortów, realizując pasję swojego przyjaciela. A ty co jesz? Zupki chińskie? Rzadko zupki chińskie. Nie, no i okazuje się, że też nauczyłem się, że to też wyprawa mnie nauczyła tego, że tak naprawdę niewiele do życia potrzebujemy, bo ja się spakowałem w miesiąc w plecak i potrafiłem za kilka złotych dziennie przeżyć, nie? I nie czułem się ale masz jeść, powinieneś jeść zdrowo, kalorycznie, tak? Musisz regenerować organizm, to co jesz? Powiedz mi, że ty taki jesteś święty i robisz wszystko to, co powinieneś, nie? Wszyscy wiemy, że powinieneś. No nie, ale batony energetyczne się na przykład przydają, idziesz... Nie, po prostu brałem jakąś puszkę, jakiś paprykarz. Czyli... Jak genialnie paprykarz, bo paprykarz, właśnie. Kocham paprykarz. Tak, ale w domu nie. W domu mi nie smakuje, ale jak ja sobie otworzę w się, wpada mi trochę tam gliwia do tego wszystkiego, no to jest tak genialnie smakowicie. Na wyprawach kajakowych pasztet to jest podstawowe danie. Tak. Mielonka tyrolska, zupka chińska, wspomniany papryka szczeciński, to są rzeczy, czy szproty, czy śledzie z puszki, to są rzeczy, których przecież nie jemy w domu, a w naturze smakują jak ambrozja. Dokładnie. I ja jeszcze miałem tego farta, że mnie ludzie też żywili, bo ja odmawiałem gościny takiej noclegowej, bo nie chciałem tam krępować i siebie. Mhm. Do ludzi przejdziemy za chwilę. Jeszcze chcę pozostać chwilę w tej dziczy, bo o ludziach spotkanych w podróży to mam cały zaplanowany fragment naszej rozmowy. Czyli jesteś przygotowany jak zwykle. Czyli podjadki. Trochę mnie zmartwiłeś, bo uważam, że skoro podróże wypełniają w tak dużym stopniu twoje życie, to powinieneś jeść dobrze i zdrowo, żeby to życie wydłużyć. Dlatego cię namawiam. Wiesz, bo jak się od czasu do czasu pojedzie na weekend na kajaki, to można zjeść niezdrowe żarcie i tak dalej. Natomiast jeżeli kilka miesięcy w roku podróżujesz, to wtedy myślę, że warto jeść lepiej, ale nie chcę się wymądrzać, to są zdania i słowa, które słyszę od mojej żony, więc tylko przekazuję. Masz mądrą żonę. Przekazuję, i to jak. Słuchaj, polska pogoda, nie? To jest rzeczywiście kłopot, przynajmniej dla mnie. Ja podróżuję rowerem po świecie i kajakiem i rzeczywiście ta pogoda jest, no właściwie w jakimś sensie najważniejsza, tak? No składanie namiotu, który jest mokry, wchodzenie do kajaku, który jest wilgotny, no nie jest specjalnie przyjemne. Oczywiście, że można i da się, tylko no to nie jest jakby fan. Jak sobie z nią radzisz? Jak Parys sobie radzi z tym, że na przykład kilka dni potrafi być naprawdę wilgotno? A wilgoć jest chyba najgorsza, nawet nie deszcz. Ja deszcz lubię, ale wilgoć mnie zabija. Tak, tylko no to też moje wyprawy nie miały być przyjemne, bo też z założenia chodziło o to, żebym ja w jakiś sposób pokazał też tą walkę, że to nie jest taki spacerek po molo w Sopocie, w pięknym pogodzie i wszystko ładnie, chłodniutko, ciepłe piweczko, zimne piweczko, w zależności od potrzeb. To też miała być jakaś taka wewnętrzna walka, bo ja też chciałem pokazać, że życie tych osób, którym w jakiś sposób próbowałem pomóc, to też jest taka właśnie ciągle walka. I to, że ja mam taki mały dyskomfort przez miesiąc czasu, to jest nic w porównaniu z tym dyskomfortem, który oni mają na co dzień. Więc ja, czym było trudniej, tym bardziej z pokorą to przyjmowałem, bo ja wiedziałem, po co ja tutaj robię. Ale fakt, że ta pogoda no jest kapryśna, bo kiedy idziesz i piąty dzień pada, mniej lub bardziej leje, to wszystko jest przymoknięte, zaczynasz śmierdzieć, bo to nie masz... Buty są mokre, nie? Buty są mokre, nie masz kiedy wyschnąć. No nie jest to łatwe, tak? No i kolejny dzień, a wtedy pierwszy dnia nabrałem sobie filtrów, okularów przeciwsłonecznych, a potem już wystawiałem ogłoszenie na Facebooku, że sprzedam nieużywany filtr przeciwko słońcu. No ale potem to się zemściło, no przyszła taka fala upału, że po prostu no, nie było w stanie iść. No każdy kilometr to była mordęga. Jak idziesz przez las, to jest chłodno, no ale nie może być dobrze, bo jest grząską i wtedy musisz ten wózek z Parysem ciągnąć po tym piachu i ten kilometr już przestaje być kilometrem, tylko się robi 1,5 kilometra wydolnościowo. No ale to ja nie byłem tam dla frajdy, nie? I to miało też boleć trochę i mnie i też pokazać... Rozumiem. To jest bardzo dobra odpowiedź. Że nie jest tak łatwo. A propos wydolności, znalazłem film w internecie, też możecie go znaleźć. Jacek kandydował na stanowisko burmistrza Tłuszcza. Nawet ładnie tam gadałeś. Nawet ci uwierzyłem.
przez chwilę, ale widzisz, jest 15 kilo więcej. Jak nie więcej niż 15. Tak, bo to było przed moimi wyprawami. Ja wtedy na pierwszej wyprawie schudłem ponad 10-12 kilo jakoś tak mi poleciało. Chudzinka jesteś teraz, a wtedy byłeś kuleczką, tak jak ja. Tak, bo ja wtedy papierosy rzuciłem i zawsze byłem chudy, ale wtedy fajki rzuciłem i przybrałem. Tak, przybrałem. Wyglądałeś jak polityk. Wyglądałem jak rasowy polityk. Nie wygrałeś tych wyborów? Nie, znaczy teraz się cieszę, bo to było z tej perspektywy czasu, dla mnie to lepiej było. Natomiast my tworzyliśmy wtedy ten fajny zespół razem z tym stowarzyszeniem Castor. Zresztą zespół fajnych ludzi i my naprawdę mieliśmy pomysł na to miasto i my naprawdę wierzyliśmy w to, co chcemy robić. Wiem, że to może brzmi tak trochę banalnie i głupio, ale my naprawdę w to wierzyliśmy. Mieliśmy mnóstwo ale wiesz, że to bije z twoich słów? Bije z twoich słów. Ja uwierzyłem, że ty wierzysz w to, co mówisz. Że to nie jest koniunkturalne, że to nie jest chęć przejścia do polityki na wyższym szczeblu, tylko chęć zrobienia czegoś lokalnie. Nie, bo to co za frajda być burmistrzem? Frajda jest to, że możesz naprawdę coś fajnego zrobić, mając te możliwości. Nie byłem burmistrzem. Ja, no całe szczęście, może teraz z perspektywy czasu nie, bo wiem, że ja w tym czasie nie ugrzęznąłem w tą politykę, nie dałem się utaplać. Odmówiłem kandydowania do bycia radnym teraz. No i świetnie zrobiłeś. Chyba nie bardzo. Moich wielu przyjaciół próbowało to zrobić, ale dużo też nawet rezygnowało w połowie, bo to... Polityka jest dla innych, nie dla nas. Przejdźmy do tej Polski, do tych Polakach. Spotykasz ich po drodze. Szczerze, please, jacy jesteśmy? No właśnie, widzisz, no miało nie być miodu, ale albo ja mam farta do ludzi, albo my tacy naprawdę jesteśmy, bo ja nigdy nie spotkałem się z jakąkolwiek negatywną formą. Nikt mnie nie traktował jako osobę bezdomnej, bo wyglądałem czasami jak osoba bezdomna, no jeżeli wędrujesz, nie masz się gdzie umyć, jesteś przemoknięty i śmierdzisz, no to nie stwarzasz jakiegoś takiego pozytywnego wizerunku, ale mimo to nigdy nikt mi nie odmówił podłączenia telefonu, nikt mi nie odmówił wody, czego kiedyś mnie spotkał taki, wędrowałem przez Bałtyk i spotkał mnie taki gościu, pijaczyna, stoi pod sklepem i tak patrzy na mnie. Przepraszam, muszę znowu przekląć. Patrzy tak na mnie. To jest cytat. Cytat. Patrzy tak na mnie. I co? Też cię wyjebali z domu? O, jakie piękno. Ja mówię, nie. O, jakie piękno. Ja mówię, nie. Sam wyszedłem. Mówię, aha, słuchaj, to masz może piątaka? Mówię, nie mam. Sam zbieram, nie? Przybiliśmy sobie piątkę i poszliśmy sobie dalej. Ale ludzie są fajni, tylko widzisz, bo my Polacy mamy to do siebie, że jesteśmy fajni tak jak z mrówkami, nie? Znasz tą historię o mrówkach czarnych i czerwonych. Są dwa gatunki mrówek, które jak włożysz do słoika i ich zamkniesz, to sobie nic nie robią. Natomiast w momencie, kiedy je poruszysz, to one zaczynają się nawzajem zabijać. I myślę, że tutaj clue tej naszej właśnie polskości jest to, że czasami dajemy się potrząsnąć tym słoikiem i tylko nie jesteśmy w stanie uświadomić sobie, kto trząśnie tym słoikiem i po co to robi. Ale to tak zupełnie na marginesie, ale ja doświadczając... Ciekawy margines. Tak, bardzo to. A dostrzegłeś w trakcie podróży tę polaryzację, która jest w Polsce? Nie, ten podział nie. Pół na pół? Nie. Dostrzegałem różnicę na przykład w wyglądzie podwórek. Okej. Okay. Na przykład... Banery kandydatów na prezydenta, tak? No też. Wiadomo, kto jest za kim. Tak, kto jest za kim też. Ale też ja patrzyłem, jak się zmienia Polska na przykład poprzez wzgląd na kapliczki. Tak. Wiesz, jak się w ogóle idzie, czy jedzie na rowerze, to wiele widać. To też chcemy Państwu powiedzieć, bo... Tak. Przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, ale żeby nie umknęło. Dlaczego, jak mnie ktoś czasami pyta, po co ty jedziesz na tym rowerze, a nie motorem na przykład, albo dlaczego chodzisz? Bo to wszystko trwa wolniej, a jak trwa wolniej, to jest czas, a jak jest czas, to się pojawiają zupełnie innego rodzaju emocje. Właśnie zauważamy mnóstwo detali, szczegółów, zapachów, smaków. No, chyba w tym tkwi istota podróżowania w ciszy, bo rower też daje ciszę, i w tym, że to jest slow. Przepraszam, że ci wszedłem zdaniem. Nie, to co mówisz, tak, że więcej dostrzegamy, bo ja na przykład zacząłem dostrzegać kapliczki i też zauważyłem, jak się te kapliczki zmieniają. Kiedy zaczynałem ze wschodu, to królowała Matka Boska. Kiedy schodziłem już do zachodu, był Jezus z krzyżem. I jak podliczyłem, kiedyś zacząłem liczyć te kapliczki, ale w końcu mi się pomieszało i nie policzyłem, ile kapliczek pokonałem po drodze. Ale na przykład na pierwszym miejscu jest Matka Boska, na drugim jest Święty Florian, a na trzecim jest Jezus. A Jan Paweł II? No nie, no to już jest w ogóle deklasacja. Też dość wysoko. Deklasacja, no, ale tego nie liczyłem, bo to jest rzecz normalna. Natomiast jak już mi się przy zachodzie kończyły kapliczki, bo one widać już, że się zmieniają, no to zacząłem się interesować przystankami autobusowymi. I okazuje się, że w Polsce jest chyba z milion rodzajów przystanków autobusowych. Nie ma dwóch podobnych.
Czasami jest to słupek, czasami jest to pomalowane na taki, czasami jest na inny. A cmentarze? Cmentarze też lubiłem oglądać, ale jeszcze założyłem, że często te przystanki pełnią funkcję domu kultury. Ja na przykład wchodziłem do takiego przystanku i widziałem, że tam jest spożywany alkohol, co ludzie piją na przykład, jakie papierosy palą, bo to wszystko gdzieś tam zostawało, nie? I te przystanki też były genialne, bo też pokazuje, w jakiej kondycji gdzieś tam mniej więcej jesteśmy jako społeczeństwo. A te serca otwierają się w której części Polski najbardziej? Dostrzegłem kiedyś w Gruzji, w której byłem wiele razy, jestem takim trochę gruzinofilem, że im bogaciej, a Gruzja bogaci się z roku na rok, tym coraz mniej otwarte są bramy. Im biedniej, tym te obejścia są bardziej przystępne. Zamożność powoduje gdzieś takie właśnie zatrzaskiwanie się drzwi. Czy ty to zauważyłeś, że na przykład im jest bardziej ubogi dom, to chęć pomocy jest większa, a im bogatszy mniejsza? Czy to jest zarezerwowane dla Kaukazu? Może inaczej. Ja wędrowałem z reguły przez wioski. Ja omijałem duże miasta. W wioskach mogą być bardzo bogaci ludzie i też bardzo biedni. Ale ja z tymi bogatymi trochę mniej miałem do czynienia, dlatego że ci bogaci mają trzymetrowe bramy, trzymetrowe furtki, psy i monitoring. Więc nie wiem, jacy są bogaci ludzie. Dokładnie natomiast, to powiedziałem a propos Gruzji. Natomiast niestety wiem, jacy są ludzie, którzy nie mają bo bogatego płotu. I ja to nie chcę mówić, bo ja nie miałem ich okazji poznać. Nie wartościujemy. Nie. Chodzi mi o to, kto jest bardziej jakby otwarty. Oni byli w innym świecie, ja też byłem w innym świecie. No ja spotkałem się z ludźmi, którym była bieda. I też zauważyłem, że Polska jest taka trochę wyludnionym krajem. Przynajmniej te miejscowości, przez które ja przechodziłem, bo często spotykałem osoby starsze, które siedziały na ławkach. I siedziały na Podlasiu, coś, prawda? Tak, i siedziały i na coś czekały. Nie wiadomo, czy na śmierć, czy na przyjście kogoś z bliskich. I nagle, wiesz, pojawia się taki gościu z wózkiem, nie? Dzień dobry, uśmiech. No i w tym momencie zaczyna się rozmowa. Mój tata, już nie żyjący, miał dom na Krzywęcie. Często siadał z sąsiadem Grzesiem, też już nieżyjącym, na ławeczce pod domem, mieli po piwku, po kasztelanie i taka wiejska, piaszczysta droga, na której nie dzieje się nic. I po 20 minutach przejeżdżał rowerzysta i Grzesiek mówił do mojego ojca: Janku, Jabłoński jedzie. I znowu milczeli pół godziny. Po czym Jabłoński pewnie ze sklepu wracał, a mój ojciec do Grzesia: Grzesiu, no, Jabłoński wraca. I znowu milczeli pół godziny. Być może tym zajmują się te osoby na tych ławkach. Tak. Po prostu milczą, patrzą w dal. Tak, ale jeżeli siedzą we dwoje, to tak, ale jeżeli siedzi sama babcia lub sam dziadek, to chyba to na coś innego. Czyli czekają. Wyludnienie, nie dostrzegasz tych różnic. W sumie nie pozwoliłem ci odpowiedzieć, czy jesteś w stanie określić region, województwo, część Polski, gdzie serca są bardziej otwarte niż w innych. Nawet jeżeli bym zauważył, to nie chciałbym o tym mówić, bo to są być może pojedyncze jednostki, które spotkałem, a które mają jakiś negatywny wpływ na oddźwięk całego województwa. Nie. Tak jak mówię, ja nie spotkałem się z czymś negatywnym bardzo, co w jakiś sposób mi gdzieś tam utkwiło w głowie, a wręcz przeciwnie. Ale śniadanie tu, potem obiad tam, a kolacja jeszcze gdzie indziej, bo się informowali telefonicznie, że nadejdziesz. Tak. Z tym spotykałeś się często. Tak, bo ludzie chcieli. A gdzie najlepiej gotują? Gościć. Gdzie oszalałeś? Wszedłeś do domu, dostałeś mielonego i powiedziałeś: nie, ja tu mogę umrzeć. Nie, no na przykład pamiętam do tej pory jajecznicę, tak? Kiedy spotkałem jakiegoś gościa pod sklepem, zagadnął mnie i zaciągnął mnie tam chyba 7 rano, była do swojej mamy, która jeszcze miała ropę w oczach i w szlafroku była i stwierdziła, że zaprosił mnie na jajecznicę. No i usmażyli mi taką genialną jajecznicę z kilku jaj, świeżo od kury wziętej, gdzieś tam szczypiorek zerwany spod krzaka, do tego jakaś tam kiełbacha, słonina. Nie? I to są takie proste potrawy, ale widać, że przyrządzone z jakąś taką uwagą i specjalnie dla ciebie. Nie? Pamiętasz to, nie? Tak, cokolwiek by to było, ale wiem, że im to sprawiało radość i to tak zajebiście smakowało, że... A po tych swoich podróżach, jakbyś miał znaleźć jedno miejsce, do którego mógłbyś się przenieść z Tłuszcza, to które by to było miejsce? Jest jakaś miejscowość, jakiś region, jakieś jezioro, jakieś góry? Ja generalnie bardzo lubię góry, przez góry nie chodziłem, więc nie, ale ja bardzo lubię Podlasie też, w Podlasie mógłbym mieszkać. Mm-hmm. Bardzo emocjonalnie związany jestem z takim parkiem drawińskim, bo tam bardzo długo szedłem przez las i tam zaczęło się dziać wiele takich pozytywnych rzeczy w głowie, które trudno wytłumaczyć w sposób racjonalny. Tak jak mówisz, że mówiliśmy wcześniej, że będąc w samotności zaczynasz dostrzegać więcej i widzieć więcej i wtedy ja zaczęło się bardzo dużo dziać w tej mojej głowie i do tej pory mam strasznie tam sentyment i chcę tam wrócić i sprawdzić, czy to jeszcze raz działa. A gdzie startowałeś na Podlasiu? Wtedy, kiedy przechodziłeś ze wschodu na zachód? Sławatycze. Sławatycze.
Słowatycze. To jest miejsce na środku granica, na środku, tak, właściwie środku, można powiedzieć, z Białorusią. Tak, taki równiutki krzyż. I mi się bardzo dobrze szło. I też, bo jednak Polska jest mało zaludniona. Ja w większości szedłem przez las. Nie? Ja pierwszego dnia też zobaczyłem sobie, jak wtedy wychodziłem ze Słowatycz, ja zobaczyłem sobie na Google'ach, że jest jakiś sklep. Okazało się, że ten sklep od 100 lat już nie istnieje. A ja nie miałem prowiantu. Nie? I ja szedłem przez półtora dnia, nie miałem jedzenia, bo ja szedłem przez las. Ja po prostu miałem dla Parysa kilka saszetek, dwa batony i tyle. W 1945 partyzanci idący z Kielc lasami dochodzili do Warszawy. No, tak w ogóle wtedy wyglądał świat, nie? Zobacz, w ciągu paru lat. Jednak mimo tego wyludnienia, o którym mówisz, jednak się bardzo Polska zorganizowała. To gdzieś to w dwa dni nie widzisz człowieka, nie? Gdzieś widzisz. To są też takie szlaki jeszcze. Ostatnie pytanie w kontekście Polski. Czy spotkałeś się kiedyś w ogóle sobie, bo to też musiało, czy to ci kiedyś zdarzyło z jakąś niechęcią, albo niezrozumieniem twojej inicjatywy, albo sugestią, że robisz to dla siebie, dla karierki, dla... Czy miałeś kiedyś taką sytuację? Znaczy miałem, ale takie pozytywne... Bo... Nie, o pozytywnych gadamy, cała znaczy nasza rozmowa jest pozytywna. Nie, bo nie było takie, tylko że ludzie pytali się, wiesz, po co ja to robię, nie? Bo, okay. bo to jest... Dla człowieka, który gdzieś tam zajmuje się rolnictwem, no niezrozumiałe czasami jest to, że no po prostu robisz tak po prostu coś, nie? I oni nie mogli tego zrozumieć. Mm-hmm. Pewnie masz jakiś interes w tym wszystkim, mm-hmm. nie? Że pewnie coś z tego masz. Ja wtedy nie tłumaczyłem, no bo to nie ma co tłumaczyć, bo i tak ktoś tego nie zrozumie na tym etapie, tak? No ja a przegonił cię ktoś kiedyś z miejsca, gdzie rozbiłeś namiot? Nie, wręcz przeciwnie, chcą mnie podwozić. Naprawdę, bo ludzie są genialni w tej Polsce, no to nie jest tak, że ja naprawdę słodzę im, tylko ja po prostu ja nie miałem. Próbowałem z ciebie coś wydobyć. Nie, po prostu nie ma takich. I ja rozmawiam z ludźmi, których też spotykam, piękne. Którzy wędrują gdzieś i też nigdy nie było czegoś takiego. Ja rozbijam namiot, chcę się napić wody czy coś, to ludzie przynoszą tą wodę. No to nie jest taki problem. A wodę, dlaczego wodę? Może coli panu dam? Ja nie, ja chcę wodę. Ale to dam panu coli, będzie pan wodę pił? Nie, ja chcę wodę, nie? Słuchaj, w Albanii, jak podjeżdżaliśmy pod jakąkolwiek górę na rowerach, to każdy Albańczyk się zatrzymywał, musiał nas podwieźć. Ja chcę jechać. Na rowerze? Ja cię podwiozę. Tak, ja lubię. Lubisz pod górę? To jest dokładnie ten sam case, co z kolą. Ja ci oferuję podjazd Mercedesem. Nie mogli tego zrozumieć. Przechodzimy tym subtelnym łącznikiem, nazywa się to bridge w muzyce do Bałkanów. Wyjeżdżamy z Polski, wychodzimy z pomagania. Niech sobie siedzi, bo czekaj, też może zdążę zrobić zdjęcie, ale pewnie nie zdążę, bo to tak jest zawsze ze zdjęć. Tak, ja mu 100 zdjęć robię, żeby jedno było normalne. Skok. Okej. Okay. No, powiedzmy, że się udało. Słuchaj, założyłeś biuro podróży z panem Parysem, z Sergiuszem, z twoim synem, specjalizujące się w wyjazdach na Bałkany. I w twojej ofercie jest napisane, i to mnie bardzo zainteresowało, że szczególnie mile widziani są single. Lub niekonfliktowe pary. Skąd ten podział? Bo ja nie jestem singlem, ale powiem ci, jak to odczytałem. Przeczytałem to tak, że raczej to nie jest biuro dla mnie. Dlaczego? No bo to nie jest biuro dla każdego, tak? Ale dlaczego tak to zasugerowałeś? Ludzie rzadko piszą polecane dla singli. Dlatego, że no jest pewna taka nisza. No, masz żal do nie, drugich połówek? Wręcz przeciwnie, ja chcę ułatwiać ludziom, dlatego, że tutaj chodzi o to, że decydując się na wyjazd, jeżeli jesteś osobą samotną, jeżeli chcesz kupić jakąś wycieczkę, to na 99% trafisz na same pary i będziesz się czuł jak piąte koło u wozu gdzieś tam, bo oni są między sobą gdzieś tam, a ty gdzieś tam raz się czujesz potrzebny, raz niepotrzebny. Albo dzieci. Jest gro, albo czasami wyjazdy z dzieci. Albo dzieci. No nie każdy lubi też, tak. Ale jest gro osób, które nie mają tej pary, tak, i nie mają z kim jechać. Więc to też jest taka przestrzeń do tego, po pierwsze, żeby mieć możliwość wyjechania bez takiego obciążenia psychicznego, że będziesz się źle czuł, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to, że możesz poznać kupę fajnych ludzi, którzy podobnie jak ty nie mają z kim jechać. Bo to też nie każdy lubi sam podróżować indywidualnie, gdzieś tam spakować plecaki i pojechać, ale chcą poczuć się w grupie podobnych sobie osób. I ja zauważyłem, że to jest po prostu taka luka, nie? Że niezapełniona w jakiś tam sposób. I to jest oferta, bo to jest malutki... Uspokoiłeś mnie, bo czułem się urażony. Nie, ja nie dzielę ludzi. Do tego też niekonfliktowe pary też dopisałem, że niekonfliktowe pary też zapraszam serdecznie. Ja jestem niekonfliktowy, ale zdarza mi się pokłócić z żoną. I co jakby wtedy? Się to przeniosło na busa. No i co, i nagle w busie się pokłócimy i co wtedy? Wyrzucisz nas, bo cię okłamaliśmy w ofercie? Nie nas, jednego z was. Okej. Okay. Czyli będziemy zabiegać o twoje względy. Nie. A jaki jest w ogóle stosunek Sergiusza do twojego życia? Sergiusz, syn, przypominam. Mhm. Macie razem biuro podróży. No, prowadzisz niestandardowe życie. On, jemu to imponuje, lubi to. Mówi, tato, zwariowałeś? W ogóle jak to wygląda? On jest przyzwyczajony, wiesz, bo ja zawsze byłem dziwnym człowiekiem, niekoniecznie zachowującym się normalnie na tle jego rodziców. Jest przyzwyczajony do tego, on też tam sobie jeździ stopem po Europie, różne rzeczy robi. Nie każdy tata chodzi z kotem
potem po Polsce. No, no nie wiem, czy ktoś jeszcze chodzi. Podoba mu się to? Imponuje mu to? Myślę, że tak, ale to jego trzeba by zapytać. Nie wiem, nie mówi mi tego. Myślę, że trzeba by jego zapytać. On też jest takim trochę na takiej drodze, też szuka swojego miejsca, tak? On już ma 20 parę lat i nie znalazł jeszcze tej swojej niszy. Mi to zajęło 40 parę lat, żeby znaleźć to swoje miejsce, w którym się czuję tak naprawdę szczęśliwy. Także no też wiem, że to wszystko jest przed nim. No i mocno trzymam za niego kciuki, żeby chyba nie będzie podążał moją drogą. Nawet bym nie chciał, żeby podążał moją drogą, ale by znalazł swoje to miejsce, w którym bardzo będzie szczęśliwy. Ale on jeszcze szuka tego miejsca swojego i trzymam kciuki, żeby znalazł to miejsce. Jeździcie razem na Bałkany? Rzadko jeździmy razem na Bałkany. A jeździcie gdzieś w ogóle razem? Mój 20-letni syn był ze mną ostatnio na nartach, jeździ ze mną na kajaki, no ale jest jednym z ostatnich dzieciaków w towarzystwie, które jeszcze chce gdzieś wyjeżdżać ze starym, dlatego pytam. Nie, jakoś tak sporadycznie, to nie jest jakąś taką naszą tradycją, że ciągle gdzieś razem. Razem mieszkamy we dwóch. O, no to jest, wiesz, to coś. To, więc mamy siebie 24 na dobę, kiedy jestem w domu, więc może wystarczy tego zajednego towarzystwa. Okay. Bo mieszkamy we dwóch, tylko plus dwa koty. No. Chciałbym męskie przez Bałkany przejść z tobą tak sprawnie, bo to nie jest podcast ani rozmowa, to jest bardziej rozmowa o tobie i o ta pierwsza część. No, Bałkany są częścią mnie. No. Tak, ale w tym sensie, że wiesz, to pomaganie, to co robisz dobrego, to było dla mnie najważniejsze. Te Bałkany są trochę dodatkiem, więc tak pomyślałem sobie, że takim po jednym pytaniu o konkretne miejsce na Bałkanach ci zahaczę, ale oczywiście jak będziesz chciał coś więcej od siebie dodać, to bardzo proszę. No nie możemy nie zacząć od Albanii, bo to kraj szczególnie ważny dla ciebie. Mówisz, że ją pokochałeś, ja ją uwielbiam, jestem z nią związany również wręcz dokumentami. Mam tam nieruchomości i nie wiem, czy z Albanią będę wiązał swoje przemijanie, ale na pewno jest to miejsce, do którego kilka razy wracam każdego roku. Może dlatego, że przypomina mi Polskę lat 90. Dlaczego kocham Bałkany? Bo kocham chaos, bo kocham niedoskonałość, bo kocham rodzinność, bo kocham otwarte sklepy w nocy. To ja cię tu zostawię. I teraz pytanie do ciebie, czy to są te same powody, tak, czy jakieś inne? To są te same, dokładnie. Tylko jeszcze mam taki moment, w którym też taki moment zwrotny, bo kiedy budowałem tego kampera, to pierwsza moja podróż to właśnie chciałem pojechać gdzieś cholera wie gdzie. I pojechałem właśnie do Albanii. I tam, kiedy dojechałem do tej Albanii po budowie przez 8 miesięcy tego kampera, zjechaliśmy na taką plażę w okolicach Durres. Moja tajemna plaża, której za cholerę nie zdradzę, gdzie to jest. A ja akurat Durres nie lubię, więc... Dlatego jest tam taka tajemna plaża, do której ja jeżdżę. Jak mi zdradzisz po nagraniu, to ja ci zdradzę moją. No i się dogadani. I tam jeżdżę, i tam czuję. Ja będę za miesiąc także wykorzystał. Ja jak widzę, jak biura podróży ciągną ludzi do Durres i oni jeszcze za pobyt tam mają płacić duże pieniądze, to ja bym dożywotnio zabrał prawo do wykonywania zawodu turysty. Nie można robić tego Albanii. Polecam Iskę Nowek z mojej Albania. Iza była tutaj gościnią w tym podcaście. Tak, świetnie, dużo informacji. I to jest, jak ona pięknie opowiada o Albanii, to naprawdę bardzo polecam. Tak przy okazji. Ja wtedy dojechałem do tego miejsca, o którym ci później powiem. I ja wtedy pierwszy raz od, nie wiem czy nie od całego życia, już nie mówię o tym, jak mi się syn urodził i tak dalej, bo to są nieporównywalne rzeczy, ale wtedy poczułem się tak naprawdę cholernie szczęśliwy i ludzie, którzy byli ze mną, mówili, że aż świecę tą radością. I to była taka wewnętrzna radość i ta radość trwa do tej pory, że ja przez to prowadzenie tego biura podróży, przez wyjazdy na Bałkany, czuję się cholernie szczęśliwy, ale tak naprawdę tak wewnętrznie do trzewi, bo każdemu się wydaje, że można być szczęśliwym, nie? Ale jak jesteś szczęśliwy naprawdę, to wiesz, że jesteś szczęśliwy, że to jest to szczęście wtedy. Ja tak w tym permanentnym stanie upojenia Bałkanami trwam do dziś, od 3 lat i ciągle jestem szczęśliwy. I ta Albania zawsze będzie... Rozumiem się po prostu, jak mało kto mam dokładnie, to samo właściwie coraz mniej mi się chce jeździć gdzie indziej, ale oczywiście trzeba poznać kontekst, stąd Wyspy Owcze w sierpniu, stąd będzie Norwegia w tym roku, no bo ktoś chce, no żeby zatęsknić, musisz czasami pojechać gdzie indziej. Ale rzeczywiście mam dokładnie to samo, co ty. Powiedz mi proszę, gdybyś miał takie jedno miejsce wybrać w Albanii, o którym możesz powiedzieć, to jakie by to było miejsce? Może to będzie coś nowego dla mnie. Nie, no nie będzie coś nowego. Ja lubię Tethys sprzed 2-3 lat. Mówisz o Górach Przeklętych, mówisz o północy, ja tam nie byłem. Widzisz, czyli zaskoczyłeś mnie. To cię zaskoczyłem. Dlaczego sprzed 2 lat? Bo Tethys to jest taki świat, taki punkt oderwany od świata. Tam niedawno wprowadzono drogę asfaltową. Tam nie można było dojechać. Ta wioska była przez kilka miesięcy odcięta od świata, bo tam śniegu jest 3 metry. Jeżeli spadnie śnieg, to tam stamtąd się nie ruszysz. Tam jest kilkanaście domów i tam jak wchodzisz, to czujesz spokój.
Tam po prostu jest taka nie sielanka, może złe słowo. A niedaleko jezioro Koman? W pobliżu. Też warto zobaczyć, bo to tak, też piękne. Ale Koman to jest skomercjalizowane, cholera. I ale poza sezonem nie jest. Poza sezonem ja tam w listopadzie łódką pływałem i było świetnie. Właśnie wtedy, co pierwszy raz pojechałem do Albanii, to właśnie w listopadzie byliśmy do Koman. I teraz Tet się trochę komercjalizuje. Jest tam taki piękny szlak pieszy między Tet a Doliną Walbą. No po prostu, jeżeli człowiek chce posłuchać takiej ciszy, takiej bliskości z naturą, to właśnie tam. Tylko, że tam coraz więcej pojawia się takich budek. Tam jest troszeczkę, to jest takie trochę lekko hipisowskie, tam są takie fajne domki drewniane, tam są światełka, tam można po... No wiesz, no ale niestety tak się dzieje. No, tak, się dzieje. Oni też muszą z czegoś żyć, ja to tego nie rozumiem, ale boję się, że Albania idzie w stronę Chorwacji i jak ja od 3 lat jeżdżę, ja z każdym rokiem widzę, jak ona się zmienia. Znaczy jest coraz drożej przede wszystkim. Idzie w stronę Chorwacji. Ja się boję, że to ona przestanie być takim moim punktem takiej trochę dzikości. Ona się już wiesz zaczyna co? Trochę tak... Ale wystarczy pod Giro Castrą wyjechać z Giro, na pewno byłeś w Giro Castrze, i pojechać w górki nieopodal i tam już nie ma kompletnie nikogo poza pasterskimi psami i nigdy nie będzie, bo tam tak naprawdę specjalnie nie ma po co nie ma może jechać. Nie ma ale wystarczy wziąć Eryka, mojego przyjaciela z Giro Castry, naszego rodaka, który jest tam przewodnikiem, który zna takie ścieżki. Tak. I wiesz, i takich miejsc w Albanii nie zabraknie. Zostawmy Albanię, przejdźmy do Rumunii, o której bardzo często opowiadasz. Ja w zeszłym roku przyjechałem Bukowinę i Marumesz na rowerze, ale wcześniej też parę lat Deltę Dunaju, Tulcze, Ticilesti, no i oczywiście Transylwanie. W Sigisarze byłeś? Słucham? Sigisara? No oczywiście, że byłem. No, najlepsze miasto. Byłem, no wspaniałe. Bardzo polecam, tam się urodził Vlad Palownik. Palownik jest tam w każdym taka tablica, dom, gdzie przyszedł na świat. Czyli Dracula. Gdybyś miał mnie zabrać do Rumunii w tym roku, to gdzie byś mnie zabrał? W jakieś inne miejsce z tych, o których mówię? No ja w tym roku... Poza tymi, o których byłeś mówię. Może w Żelazne Wrota Dunaju, taka Delta Dunina, to... jest na pograniczu Serbii i Rumunii. Są piękne meandry wśród strzelistych skał, gdzie sobie ten Dunaj płynie i tam jest też wykuta w skale wielka rzeźba głowy. Nie mam problem z nazwami strasznego rzeźba. Decebala, przepraszam, mogę się mylić, bo ja mam strasznie, strasznie... Nie ma znaczenia. Wykuta kilkudziesięciometrowa, niczym z Władcy Pierścieni, taka wykuta skalę. Jak to się nazywa? Żelazne? Wrota Dunaju. Dobrze, to gdybyś mnie zabrał do Rumunii, ale teraz konkret. Za 2 miesiące będę w Serbii, na rowerach. Czy Park Narodowy Tara to jest dobry kierunek, czy właśnie tam, bliżej granicy rumuńskiej? Gdzie mam, bo jestem w trakcie ustalania trasy, a mogę wybrać, wiesz, około 500 kilometrów na 9 dni. Który rejon Rumunii byś polecał? Byłem w sierpniu w Guczy, na festiwalu Trąbki. Widzisz, Tara też jest ładna, kurczę, to są takie dylematy. To jest najbardziej niedoceniany zakątek Bałkanu. Rodzaju. No właśnie ja teraz jadę na dniach właśnie na Wielkanoc tam pojadę. To ważne, co mi teraz powiesz, bo możesz zmienić życie 15 facetów, którzy jadą na rowery. Który frak? Tylko, że tam jest pod górę bardzo. Góry muszą być. Wspania Stenka, taki punkt widokowy właśnie w Parku Narodowym Tara. Ale to tam? Tak. Czy jednak bardziej na wschód? Na wschód. Użyce. Mam 500 kilometrów na rowerze. To gdzie mam jechać? Nie, mogę tylko fragment. Jeźdź Dunajem. Jeźdź Dunajem na pograniczu Serbii, Rumunii. Tam zobaczysz, bo są też dwie drobne drogi, bo możesz jechać w stronę rumuńską i możesz jechać w stronę serbską. Obie są podobne, ale obie też mają... Nie serbską, tylko tam bośniacką, tak? Serbską. Jest... Ale ja będę w Serbii, ja jadę do Serbii. Będę... No tak, ale to możesz jechać tą granicą serbską przy Rumunii. Okej, mogę. No do Rumunii byłem rok temu na rowerach, to nie będę jechał. Przy Dunaju. Tym szlakiem Dunaju on jest bardzo ładny. Ładny ten szlak i myślę, że na rowery będzie... Ciekawszy niż strona zachodnia. To nie powiem ci, że ciekawszy. No, to jest pół na pół z lekkim wskazaniem na Rumunię. Okej. Te okolice Serbii. Lub część Rumunii. Centralna, tam gdzie z Gucza, gdzie się odbywa festiwal Trąbki, no to też nie, są piękne nie, tereny. Nie, część centralna nie. Bardziej wschodnia. W Guczy byłem w sierpniu, bardzo mi się podobało. No, ale to jedna miejscowość, nie? A ja mam taką... Niewiele pamiętam. No, na Kołniszu mam taką świetną rodzinę. Wioska Paprykowa, nie wiem, czy słyszałeś. Kołniszu właśnie jest taka wioska, która corocznie organizuje... Po drodze, jak się jedzie do Albanii. Tak, dokładnie. Organizuje zbiór papryki i tam cała wioska jest oklejona paprykami. Po prostu te zapachy, ten kolor tych papryk, całe domy są ustawione tymi paprykami. I my tam zjechaliśmy, bo oni tam robią najlepszy ajwar na świecie. Jak się nazywa? Kołniszu.
To jest jakaś tego. Okay. Jak wpiszecie państwo w Google paprykowa wioska, to się pojawi. To wam ale znowu niepotrzebnie, to się wytnie. Dlatego, że tam mało osób jeszcze zajeżdża, nie? Ale chętnie się spać. Nas nie słucha milion osób, tylko kilka tysięcy. No, i to więc... dobrych turystów. I to dobrych turystów, którzy spokojnie. Nie zadepczą, a uszanują to miejsce. I tam robią genialny ajwar. I my zajechaliśmy kiedyś, żeby tam spróbować tego ajwaru. Okazuje się, że tego nie było. Nigdzie nie było, bo już sezon się skończył. I nagle biegnie do nas taka pani i mówi: ajwaj, arwaj, arwaj, komu. I wchodzili do samochodu i nas wiezie. Wcześniej do tego samochodu zapakowała 7 dzieciaków. Nie wiem, jak ona to zrobiła, ale zapakowała. No i pojechaliśmy za nią. I wjeżdżamy do tej serbskiego domu. Taki dom drewniany, rozpadający się. Serb z takim z koszulką na tym, na ramionczka białą siatkowaną. Flaga serbska powiewająca. Koło niego stoi taka wielka, potężna wiatruwa. Mówię, no, to jest grubo. I nagle okazało się, że oni w tym czasie robią ten ajwar. Wreszcie, co państwo, że nawet produkuje się na ogniu. Jest taka wielka żeliwna micha, której trzeba mieszać. I ja doznałem zaszczytu mieszania w tym, bo nie wiecie, czy państwo, żaden facet nie pozwoli sobie, żeby mieszać komuś innemu facetowi w swoich garach. Ja dostałem tego zaszczytu mieszania. I oni nas zaprosili na taką piękną kolację. Dali to, co mieli, czyli dali pomidory, ser, jakąś tam wędlinę kiepską, postawiła się rakija, winko i tak nas ugościli, że ja tam teraz przyjeżdżam bez zapowiedzi i za każdym razem, specjalnie bez zapowiedzi, tak się mówiliśmy, i za każdym razem oni robią nam taką kolację z tych swoich, tego, co mają w lodówce. Tak po prostu naturalnie. Galicznik. Co jest takiego szczególnego w tym miejscu? No właśnie, my tam jechaliśmy na macedońskie wesele. A, słyszałeś macedońskie wesele? Nie słyszałeś. Ty słyszałem, ale nie byłem. A, nie byłeś. No ja już byłem... No i Galicznik to jest taka mała mieścinka, tam kilkanaście domostw jest, położona na pięknym wzgórzu z fajnym widokiem na góry i tam też jest taka cholera cisza i spokój, tak jak w Tetch. Tam jest bardzo cicho, jest jedna cerkiewka też i bardzo, bardzo cicho i spokojnie. W sezonie mało osób tam dojeżdża, ale ten klimat, to musicie państwo sami poczuć. Wystarczy tylko niewiele zboczyć tam jadąc z Albanii w tamtą stronę i przejechać przez ten Galicznik, bo to trudno wyrazić słowami to, co się tam czuje. Tam się czuje ciszę, tam się szepcze do siebie, bo ta cisza jest na tyle pasjonująca, że po prostu nie chce się jej przerywać. I tam co roku... Przeżyłem to w Gruzji, przepraszam, tak wrzucam. Bez sensu. Dokładnie. Tak, bo to są takie skojarzenia, nie? Tak, Omalo to jest w Tuszeti. To dokładnie ten rodzaj niesamowitej ciszy po prostu. Aż czasami aż boli. No, ale nie chce się przerwać tej ciszy, nie? To strach w ogóle człowieku jest. Wudabno też w Gruzji to poczułem. No i są takie miejsca na świecie. Tak, ja też, tylko jeszcze a propos ciszy, to na taką głębszą ciszę poczułem na kajaku, jak płynąłem. Że ja wtedy pierwszy raz słyszałem taką ciszę, że ja słyszałem swoje ciało, słyszałem. Ja po prostu żadnego szumu, żadnego ptaka, żadnego psa, nic kompletnie, żadnego wiatru. Kompletna cisza. Nie wiem, czy państwo słyszeliście kiedyś ciszę. Cisza boli, po prostu jak się słyszy, to aż boli. No ale wracając do Macedonii... Niektórzy twierdzą, że jest najgłośniejszym dźwiękiem na świecie. Tak, tak, dokładnie, bo słychać jak cholera po prostu. Czyli Galicznik tam warto. Tak, tam warto. 15 lipca w okolicach ich świętego Piotra i Pawła jest corocznie robione obrzędowe wesele, na którym zjeżdża się sporo osób Macedończyków i przez 3 dni jest jeden wielki balet. Zrobione są w strojach ludowych, są parady na koniach, te całe wszystkie obrzędy... Warto. Tak, odgłos bębnów do dzisiaj słyszę, kiedy oni z tymi wielkimi bębnami sobie tam dudnią, ta muzyka transowa, która wprowadza się co chwila w rytm. No, coś pięknego, naprawdę magiczne zjawisko, oni to kultywują, bo to też no, nie chcą... W tym roku nie dam rady, ale za 2 lata obiecuję ci, jadę do Galicji. To przybijemy sobie piątkę, bo ja będę też. Dobra, taka jakby kawkę chciał w Górach Durmitor w Czarnogórze, wypić sobie w drewnianym szałasie, to myślisz, że to jest dobry pomysł? Tak, tak, jest. Co tam... to za miejsce? No, taki mój przyjaciel tam już prawie sprzedaje. Ja tam strasznie lubię do niego zajeżdżać. To jest taki starszy pan, rolnik, wysoki jak topola, który zbudował sobie z paru desek taką knajpkę i serwuje najwspanialszą kawę na świecie. I teraz tak, można kawę dać w jakimś papierowym kubku, można w szklance, można w czymś. On ma takie subtelne, małe, niebieskie filiżaneczki i w tych malutkich filiżaneczkach sprzedaje tą kawę. I tą kawę, jeżeli się weźmie, przejdzie się 20 metrów, to jest Parku Narodowym Durmitor, to też stajecie państwo w jednym z najładniejszych widoków i spożywanie kawy właśnie po przebiciu się przez ten cały Durmitor w tych okolicznościach to jest takie wrażenie kulinarne i estetyczne, że takie widoki... A gdzie tam śpisz, jak bierzesz turystów? Tam się śpi pod namiotami? Nie, ja biorę do hoteli, nie, my śpimy w hotelach, nie, okay. Nie, hotela, śniadania. Czyli tam się po prostu wychodzi, żeby wypić tę kawę? To jest przystanek po drodze. I idziesz dalej? Jadę dalej, okay. Bo to jest na trasie, okay. Jadę wtedy do Bośni i zawsze
zawsze kończę robotę, nie? Znaczy kończę pić tą kawę, to ten właściciel właśnie. I co? Jacek, good kawa? Ja zawsze mówię, good kawa, nie? Jak ty sobie bez rakii tam radzisz? To jest twoje, ojoj. Ale jak one przyrodę. Ja wiem, przyrodę. Ale też oni tak lubią ugościć, nie? Raki, to jest ten. No ale dobrze. Słuchaj, a z dokumentami to ty nie masz problemu z panem Parysem? To nie jest tak, że się czepiają celnicy, że... No przecież dużo podróżujesz po Bałkanach, tak. Zmieniasz te kraje, to Paris, jest... Paris to nie jest Unia. Książeczkę, która jest grubsza niż moja książeczka zdrowia. Okay. Ma wszystkie badania, szczepienia i majątek wydałem, żeby móc go legalnie przewozić przez granicę. Grecy go wpuszczają? Tak, wpuszczają go, mamy zaprzyjaźnioną na pograniczu Grecji i Albanii, mamy taki... Czawbotę? Kurczę, widzisz, nazwę nie pamiętam. Czawbotę, to taka mała granica w górach, zaraz przy samej Sarandzie, zaraz przy blisko morza. Tak, i tam był taki celnik, w którym miał budkę i jak zobaczył Parysa, come on, i prowadzi mnie do tego i look, i pokazuje mi takiego samego kota, oni trzymali w tym. Także tam Parys już jest znany na granicach i raczej budzi sympatię celników, niż jakąś... Czyli nie ma tego problemu. Niechęć, ułatwia mi to kontrolę z reguły. Bardziej się zajmują kotem niż tym, co mamy ze sobą. Fascynuje się też Skandynawia. Pojechałeś tam już takim wypasionym, widziałem na twojej stronie na Facebooku. Tak. W ogóle musisz zadbać o Instagrama, bo jest bardzo, bardzo słabo prowadzony. Ale to tak tylko na marginesie. On był tylko Instagram prowadzony tylko na potrzeby służbowe. To przywróć, bo przyda ci się też w robocie. Nie umiem. Bo Instagram to jednak zdjęcia. Facebook to informacja, a Instagram to zdjęcia. Fajne kombo, fajne połączenie w celu poszukiwania. Chyba, że nie potrzebujesz szukać klientów do swoich wypraw. I ten camper van, ten nowoczesny, był wynajęty, ale wcześniej miałeś własny. Tak. Którego zbudowałeś sam, będąc humanistą, nie potrafiąc przykręcić tak jak ja śrubki. Nie no, w życiu, człowieku. Ja się naglądałem... Więc powiedz mi, jak się buduje vana, camper vana, nie umiejąc nic? No, to się buduje masakrycznie. Dlatego, że wyobraźcie sobie państwo, że teraz dostajecie samochód, który jest zwykłym busem i do tego busa chcecie zapakować mieszkanie, włożyć. Tam przede wszystkim nie sposób łapać żadnego pionu, żadnego poziomu, bo to wszystko krzywe jest. Nie ma żadnego punktu odniesienia kompletnie. Nie? I ja teraz nie mając jakiegoś większego doświadczenia w pracach budowlanych, wraz z moim bratem Tomkiem, Bąku, pozdrawiam cię i dzięki uprzejmości jego żony, która pozwoliła mu uciec na parę miesięcy do tego garażu. No, spędziliśmy tam we dwóch szmat czasu. On się zajmował takimi mechanicznymi rzeczami, ja tam budowałem w środku mebelki. No i udało mi się zbudować. Budowałem z myślą o tym, żeby zamieszkać w nim, dlatego że ja po tych podróżach odzwyczaiłem się trochę od ludzi. Kiedy ja już wróciłem do tego mojego świata, z tego lasu, no, czułem się kompletnie niepasujący do tego. W ogóle to nie wiem. Z czego ty żyjesz, bracie? Ja teraz z tego biura wcześniej? Wcześniej miałem 1/4 etatu w spółdzielni mieszkaniowej. No, prawo ten. I tak wystarczało mi. Jestem skromnym człowiekiem, wiesz. Masz niewielkie potrzeby. No ale Parys, mówisz, że specjalna karma to są koszty. No tak, no to wtedy ja sobie kupuję. Wszystko dla Parysa. Parówki sobie kupuję, nie? Zamiast krakowskiej. Okay. Nie no, żartuję, no jakoś sobie tam dawałem radę, nie? No i zbudowałem tego kampera z myślą o zamieszkaniu w nim. No ale w międzyczasie się pojawił pomysł, to też dzięki Sergiuszowi, mojemu synowi, który wpadł na ten pomysł, żebyśmy założyli biuro podróży. Świetny pomysł. I tak to robię. I właśnie to spotkam tych ludzi, którzy jeżdżą ze mną, no to też tacy typowi, może ze słowo... Outsiderzy? Tak, też. W dobrym tego słowa znaczeniu? W dobrym znaczeniu. Też tacy ludzie, którzy też poszukują nie tylko w turystyce, nie tylko żeby zrobić sobie jakieś takie pocztówkowe zdjęcia, ale żeby poznać ten kraj, żeby pójść do jakiegoś lokalnego gospodarza. Żeby się zagubić. Tak, w uliczkach w Sarajewie chociażby gdzieś żeby tam. Żeby posiedzieć, zamyślić. Ja takich ludzi szukam i takim ludziom chcę pokazywać te Bałkany właśnie. Nie takie, które oni widzą z perspektywy tylko zdjęć, takie najbardziej popularne, jak Durres w Albanii, tylko też... Czy moja Saranda, która też jest bardzo popularna, za piękna nie jest, ale już okolice bajeczne. No, Ksamil poza sezonem. No ale Butrint, ale Giro Castra, no dalej Permet pod Tepelenem. No mogę wymieniać. Gorące źródła tam dalej troszeczkę. To jest mój tip. To jest coś, co wciąż nie jest znane. Ja uwielbiam to miejsce z tym osmańskim mostem. Tak, i zaraz mostem. Ten obok, ten wąwóz piękny. Byłeś w tym wąwozie? Przechodziłeś? Nie. Kurde, wiesz co, ja byłem też dwa razy i nie wszedłem tam, nie wystawiłem dziuba, a przypadkiem raz poszedłem i to był najwspanialszy mój przypadek. Tak? Jak tam jest pięknie, tam idziesz cały czas wąwozem, naprawdę, koniecznie. To jest, nie byłem. To jest 300 metrów zaledwie stąd. W ogóle ja tam tylko mi gorące przyszło. To samo. Gorące źródła i hello, dalej. A tam wystarczy przejść. Ja teraz ludzie zostają w gorących źródłach, a sam sobie idę gdzieś tam pospacerować i oddech złapać. Też, żeby nikt na nas nie był zły, one są letnie. To też jest specyficzne. 20 parę stopni. To nie są bardzo gorące źródła. Nie, nie. 22, 28. My byliśmy tak troszeczkę za pierwszym razem zawiedzeni.
jedzenie, ale potem my się już przyzwyczailiśmy. No ale w lutym to są gorące. No to prawda. Słuchaj, więc tak już tak zbierając do kupy na koniec najbliższe plany w kwestii pomagania, znajdziesz jeszcze czas, kiedy już masz biuro podróży, czy gdzieś ruszasz w jakiś cel? Nie, ja nie zamykam tej drogi, na pewno już nie będzie to na taką skalę, że po prostu miesiąc czasu, ale też chcę, żeby ta energia gdzieś nie wyszła w gwizdek, tak, czyli jakieś tam pomysły gdzieś tam są. W głowie się kołaczą, bo jak zwróćcie państwo, warto to, tak, bo poświęcając ten, właśnie tak jak na początku rozmawialiśmy, ten miesiąc czasu zmieniamy komuś życie, tak po prostu ad hoc, tak po prostu. Czyli nie, ale nie masz konkretnego planu, że dzisiaj możesz powiedzieć, ta osoba, ta trasa. Nie. Przeszedłeś Santiago? Nie. Nie przeszedłeś Santiago. Dlatego, tak, bo widzisz, bo ja byłem spakowany już do Santiago, ale pomyślałem sobie, że nie pójdę do Santiago, bo w tym czasie w Polsce idąc tą samą drogę mogę zrobić więcej. I ja wtedy sobie zrobiłem to takie prywatne Santiago, moje Camino, idąc z Przemyśla do Świnoujścia i wyobraź sobie, że to Camino było ciągle ze mną, dlatego że ja ilekroć zdarzała mi się nieciekawa sytuacja, kiedy miałem kryzys, ciągle widziałem muszle albo żółte strzałki. I to było takie moje prywatne Camino i one ciągle było, bo kiedy ja miałem chwilę zwątpienia, widziałem zawsze muszla, która, jak państwo pewnie wiecie, jest znakiem, oznakowaniem tego szlaku. I zawsze jak widziałem tę muszlę, to widziałem, że dobrą drogą idę. I to było moje takie Camino. To prawdziwe Camino Santiago jeszcze czeka, bo ja chcę z domu wyruszyć. Ja pomyślałem sobie, że jak załatwię... Ale wiesz, że to można pogodzić. Okej, będzie trudniej ci zdobywać sponsorów na miejscu, ale poprzez to już masz wyrobioną markę, poprzez to, co będziesz tam robił, no i niestety operował mediami społecznościowymi, nie będziesz mógł tego uniknąć. Nie. Będziesz mógł również tam robić dobre rzeczy. Nie. Dla dzieciaków tu. Nie, dlatego, że nie? Ja już teraz powiedziałem, że będę egoistyczny w tym Santiago, bo to Santiago chciałbym zostawić dla siebie, bez mediów, bez, bo wiesz, jak jest nas, wiesz, jak jest Camino, nie? Doskonale rozumiem, przeszedłem sam i to była najlepsza decyzja w moim życiu. I do tego cię zachęcam i też was zachęcam, to można zrobić 100 km, 200, 400, 500, nie trzeba robić od razu 1000, nie trzeba iść trudną Camino del Norte, można iść łatwiejszą francuską, każdy znajdzie sobie tam swoją przestrzeń i swoje miejsce, nie trzeba religijnie, można duchowo, można turystycznie. Nie, większość mnie traktuje tak religijnie. Tak, ale warto powiedzieć, ja to zawsze powtarzam w Santiago, że z powodów religijnych był ładniejszy dyplom się dostaje. A ja powiedziałem, że z powodów duchowych dostałem taki brzydki dyplom, a jak powiesz, że religijnych, to masz dwa dyplomy. Ale to też nie jest typowo szlak pielgrzymkowy, żeby ktoś, kto nie jest do końca wierzący, nie zrażał się tym, bo ta droga... A mnóstwo turystów tam idzie, tak, którzy są niewierzący. Tak, są, dokładnie. No, są. I żebyście się państwo nie zrażali, bo... Ale ta droga jest magiczna i naprawdę potrafi czynić cuda i dochodząc do Santiago, czy tam do końca ja świata. Płakałem. Do Finistry, tak? Do Finistry, to zobaczycie, że ta droga nie zakończyła się, tylko jak tam dojdziecie, to zobaczycie, że dopiero się droga rozpoczęła w waszym życiu. I jeśli jesteście z Krakowa, to tuż przed końcem załóżcie na siebie ubrania, których nie lubicie, bo w Finistrze się je pali. Tak. A jak szkoda tracić pieniędzy i ubrań, które się lubi, to lepiej przygotować coś, czego chcemy się pozbyć. To jest oczywiście żart. Nie rób takiej miny. To głupi żart prowadzącego. Wybaczam. Dziękuję. Jakich celów nie udało ci się zrealizować? Są takie? Tak, takie osobiste cele. Jakoś takiej szczęśliwej rodziny mi się nie udało założyć. Nie? To wszystko jeszcze przede mną gdzieś tam. Wierzę w siebie. Tak, chociaż jeszcze. A lubisz siebie? Tak, lubię siebie. Lubię siebie. Nie uwielbiam, natomiast lubię siebie, bo w jakiś sposób nauczyłem się w samotności żyć ze sobą, bo trudno się żyje samemu ze sobą. Trudno się toczy walkę samemu ze sobą. Ja już wygrałem jedną potężną bitwę i też ta każda wędrówka też jest każdą walką pewną. I ja lubię siebie za tą właśnie, za tą walkę, że gdzieś tam się nie poddaję, nie? Że jak się uprę, to potrzymaj mi piwo, ja to zrobię. I chyba za to się lubię. Gdzieś tam jeszcze sporo rzeczy przede mną do zrobienia i myślę, że uda mi się zakończyć to życie z jakimś takim fajnym sukcesem. Nie puentuj, bo jeszcze mam jedno pytanie. No. Nie, ale mów. Nie, już skończyłem. Chciałem na sam koniec posłużyć się cytatem znowu z ciebie. Patrz, dość często ciebie cytuję. Właśnie dostałem od kierowcy chleb. Wczoraj od kogoś kiełbasę. Piękny jest ten świat. Tak. Niewiele do szczęścia potrzeba, co? Tak, niewiele do szczęścia potrzeba, ale trzeba to sobie uświadomić. I ty tę drogę masz już za sobą, uświadomiłeś to sobie. Sobie pięknie ci dziękuję za ten czas.
Ja też dziękuję. Dziękuję ci za tę rozmowę, za tę inspirację, za twoją wrażliwość, za twoje dobro. Nie rezygnuj, jesteś, myślę, dla wielu osób takim drogowskazem, jak można żyć, jak można zmienić swoje życie, jeśli jesteśmy nie do końca zadowoleni, bo przecież nie jest to tajemnicą, jest to oczywiste, że to życie trwa niezmiernie krótko. No i szkoda to spieprzeć. Ja też, Łukaszu, bardzo dziękuję, bo to też to fajna rozmowa. Nie mieliśmy presji czasu, mogliśmy porozmawiać na różne tematy i to też dla mnie było ważne, bo ja też mogłem wywalić z siebie pewne rzeczy, które nie zawsze gdzieś tam mówiłem, a stwarzasz fajną przestrzeń na to, żeby móc swobodnie porozmawiać bez jakiejś zbędnej bariery, która czasami przeszkadza. Jest bardzo naturalnie. No i też ci za to dziękuję, bo to był świetny czas. I dzięki, stary. Alleluja i do przodu. Alleluja i do przodu. Z Nowickim po drodze.